Cześć, to Ania Zalewska, witam Cię na kanale ETRAPES. Witam Cię w kolejnym naszym nagraniu, w którym pokażę Ci, jak rozwiązać zadania z arkusza podstawowego z matury CKE, która odbyła się 5 maja 2016 roku. Pokażę Ci wszystkie rozwiązania krok po kroku z dokładnym wyjaśnieniem, skąd się co bierze, jak wpadać na to, co tutaj zrobić w danym zadaniu, jak sobie poradzić z zadaniem, nawet kiedy nie do końca wiesz o co chodzi, nie do końca pamiętasz, jak to było. Postaram się Wytłumaczyć Ci wszystko. Tylko tak, żebyś wyniósł coś z tego nagrania i żeby dało Ci to coś do Twojej matury. Zapraszam Cię również na moje kursy przygotowujące do matury. Kurs do matury podstawowej jest w dwóch częściach, i te dwie części to jest łącznie ponad 40 godzin nagrań z zadaniami, w których tłumaczę właśnie również krok po kroku, jak obsługiwać właśnie te zadania. Zadania są dobrane tak, żeby pokazać Ci jak najwięcej ważnych własności, jak najwięcej typowych. Zadań, które występują na maturze, ale również takich nietypowych, które mogą cię zaskoczyć, no i właśnie przede wszystkim, jak radzić sobie z tymi maturalnymi problemami. Na nagraniach jest łącznie 400 zadań i do tego dołączone są zadanka do samodzielnego przerobienia w ilości również 400. Także jest to bardzo, bardzo solidny i rozbudowany kurs przygotowujący do matury. Zapraszam cię właśnie do zapoznania się z tym kursem. Zapraszam cię również do zapoznania się z kursem do matury rozszerzonej. On jest w trzech częściach. Również jest to ponad 40 godzin e, nagrań, i również są tam zadanka do samodzielnego przerobienia. Do tego osobno jeszcze kurs Funkcje, tak poza tymi e, kursami maturalnymi, ale do matury również się przyda. E, zapraszam Cię również do innych nagrań na naszym kanale na YouTube. Znajdziesz ich tam już naprawdę mnóstwo i możesz spędzić ze mną długie godziny przesłuchując, jak e, rozwiązuje zadanka, jakie triki stosuje i jak pokazuje właśnie, jak zrozumieć, a nie tylko podstawić do wzorów, których się nie rozumie, tylko właśnie jak zrozumieć, co się tam dzieje, żeby dobrze posługiwać się tym wszystkim. No to zaczynamy. Zadanie pierwsze, matura 2016, majowa, ta oryginalna z CKM. Zadanie pierwsze. Dla każdej dodatniej liczby a, iloraz a do minus 2,6 przez a do 1,3 jest równy. Cztery propozycje. Oczywiście liczby a nie znamy, jest to jakaś przykładowa tutaj zmienna podana. Chodzi nam o operowanie tutaj tymi potęgami. Więc otwieramy sobie tablicę właśnie na tych wzorach na potęgi. To jest gdzieś tam na początku. Polecam, żebyś sobie razem ze mną do tych tablic zaglądał. Jak widzisz w nagraniu właśnie takie, taki biały fragment z jakimiś wzorkami, to szukaj tego właśnie w tablicach, bo jest to wycięte dokładnie z tablic i warto, żebyś przeglądał i wiedział od razu, gdzie to jest, żebyś sobie też z tymi tablicami tutaj równolegle ze mną pracował. No i gdzie tu masz podobną konstrukcję w tych wzorach? Masz Liczba do jakiejś potęgi przez ta sama liczba do jakiejś innej potęgi. Masz te same podstawy tych potęg i będzie to tutaj ten wzorek. A do jakiejś potęgi R przez A do jakiejś potęgi S. Tu akurat mamy tę samą literkę podstawioną A, ale może tu być dowolna literka czy nawet dowolna liczba wstawiona konkretna. I ten wzorek działa tak, że jeżeli masz właśnie te same podstawy i różne wykładniki, to przy działaniu dzielenia czy właśnie przy takiej konstrukcji jak ułamek, no bo to jest przecież działanie dzielenia, będziemy te. Wykładniki odejmować, natomiast liczba zostanie dokładnie ta sama. Czyli masz a do potęgi to, co jest u góry, odjąć to, co jest na dole. Tu uważaj, żeby się nie pomylić ze znakami, bo lubią tutaj wsadzić takie konstrukcje, żeby pomylić się z tymi minusami jeden minus, dwa minusy, ile tego tam ma być albo plus jednak ma wpisać, albo minus. Więc uważaj, zrób to tutaj powoli, napisz to sobie na kartce, nie rób takich zadań w pamięci, bo łatwo jest się tu pomylić. Masz to, co jest u góry, czyli minus 2,6, odjąć. To, co jest na dole, czyli odjąć 1,3. No i teraz wystarczy, że tutaj to działanie wykonasz, czyli minus 2,6 minus 1,3 to będzie minus 3,9, czyli mamy tu odpowiedź. A bardzo proste zadanko, pod warunkiem, że się właśnie nie pomylisz z tymi odejmowaniami. Zadanie drugie liczba logarytm przy podstawie pierwiastek z dwóch z dwa pierwiastki z dwóch jest równa. 3 drugi, dwa, pięć drugich trzy. E, trochę te pierwiastki tu straszą, ale znowu zrób to sobie powoli, rozpisz to sobie, otwórz sobie tablicę tam, gdzie są logarytmy, i masz tam po prostu definicję logarytmu, czyli logarytm przy podstawie A z C jest równy B wtedy i tylko wtedy, gdy A do potęgi B jest równe C. No to napiszmy sobie tutaj właśnie równa się B, żeby było dokładnie tak jak w tym wzorze. I dopisz sobie też, co to jest. U ciebie A, co to jest u ciebie C? A to jest ta podstawa logarytmu, ta mała liczba tutaj, czyli A to będzie u nas pierwiastek z dwóch i C to jest ta liczba logarytmowana, ta duża tutaj, czyli to, co jest w całości w nawiasie. C to będzie dwa pierwiastki z dwóch. I teraz jedziemy takim kółeczkiem: A do potęgi B jest równe. C, według tego wzoru tutaj, czyli u nas będzie A, a więc pierwiastek z dwóch do potęgi B, tego nie mamy, to chcemy policzyć, jest równe C, czyli jest równe dwa pierwiastki z dwóch. No i teraz wystarczy, że wyliczysz albo zgadniesz, wymyślisz pierwiastek z dwóch, do której potęgi daje dwa pierwiastki z dwóch. Trochę zamieszania z tymi pierwiastkami, niektórzy pewnie od razu widzą, niektórzy nie widzą, więc jak to zrobić? Masz tutaj dwa i możesz sobie tą dwójkę zamienić tak trochę na siłę, na pierwiastki z dwóch razy pierwiastek z dwóch, żeby mieć dokładnie taką samą podstawę, jak tutaj. Możesz też to innymi sposobami rozplątać, żeby Ci było łatwiej. Ja tu pokazuję akurat taki, czyli dwójkę rozbijam na pierwiastek z dwóch razy, pierwiastek z dwóch, i teraz mam iloczyn samych pierwiastków, wszędzie ten sam pierwiastek, więc mogę napisać, że to jest pierwiastek z dwóch do potęgi trzeciej, bo mnożę tutaj trzy sztuki ze sobą. Więc jeżeli ja mam tę samą liczbę, podniesioną do potęgi B, i to jest równe. Tej liczbie podniesionej do potęgi 3, to znaczy, że B musi być równe 3. Te wykładniki muszą być sobie równe, a więc mamy tutaj odpowiedź D. Zadanie trzecie. Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że c jest równe 1,5 a, 1 a, a 1,6 a, 0,8 a, 0,16 a. Bardzo często przy zadaniach z procentów, jeżeli ktoś nie potrafi sobie rozwiązać tak ogólnie, to proponuję, żeby podstawić sobie jakąś konkretną liczbę i liczyć na konkretnej liczbie i zobaczyć, jakie tam potem procenty wychodzą. Natomiast tutaj może to być trochę Trudne. Trzeba no, Oczywiście też da się zrobić, ale trzeba by było dobrze się tam ogarnąć z tym, którą liczbę sobie wymyślę i podstawię, gdzie co przeliczę i po tym, jak z tego wyciągnąć jakiś wniosek. Tutaj proponowałabym jednak w takim razie nie podstawiać, tylko po prostu napisać sobie dokładnie te zdania w taki sposób matematyczny. Czyli masz tu napisane, że liczba B stanowi 48% liczby A, czyli matematycznie byłoby to tak, B. Stanowi, a więc równa się 48% liczby a. Czyli mamy tu takie równanie. No i druga część, że liczba b stanowi 32% liczby c. Czyli dokładnie to samo zapisujemy, tylko tym razem inne dane. B stanowi 32% liczby c. No i popatrz, masz tutaj w odpowiedziach jakąś relację między c i a. Za każdym razem, w każdej odpowiedzi, liczba b jest nam niepotrzebna. I ty masz napisane, że b to jest tyle, i jednocześnie B to jest tyle. A więc możesz tą liczbę b pominąć i napisać, że 48% a jest równe 32% liczby c. No i teraz chcesz wyznaczyć c równa się. Każda odpowiedź jest w postaci c równa się coś tam razy a, więc wyznacz tak, żeby było c równa się, czyli podziel przez to, co stoi tutaj przy tym. Możesz zostawić to w tych procentach, one się zaraz skrócą, możesz to sobie zamienić na ułamek dziesiętny albo ułamek zwykły, obojętnie. W każdym razie musisz pozbyć się tego, co stoi przy liczbie. C, czyli podzielę tutaj przez 32% i dostanę, że C jest równe i tu mam 48% dzielone na 32%, w postaci łamka to zapiszę, no i jeszcze razy A, tak? Czyli tutaj po prostu w mianownik wsadziłam te 32%. Te procenty nam się właśnie skracają, można to tak zrobić. Jeżeli i tu, i tu chodzi o procenty, to możemy to właśnie skrócić. No i masz w takim razie 48 32 A, no i teraz który to będzie tutaj ułamek? No możesz to wpisać w kalkulator od razu, a możesz to sobie skrócić przez 16, wychodzi 3 drugie, czyli po prostu 1,5. A jakbyś zrobił na kalkulatorze 48 dzielone na 32, to wychodzi ci dokładnie 1,5, czyli będzie to odpowiedź A w takim razie. Tutaj się nie pomylę, żeby właśnie nie podzielić przypadkiem w drugą stronę. Chcesz dostać C, równa się, więc dzielisz przez to, co stoi przy liczbie C, żeby uzyskać takie gołe C, równa się i potem jakaś liczba razy A. Zadanie czwarte. Równość jest prawdziwa dla A równego 3, 1 minus 2 minus 3. No zadanko, w którym można zastosować ten sposób, że podstawisz sobie te propozycje, czyli zamiast A tutaj wstawiasz trójkę, potem zamiast A wstawiasz jedynkę, minus dwójkę, trójkę i obliczasz, sprawdzasz, kiedy wyjdzie ci równość prawdziwa. Problem z tym jest taki, że nigdy nie wiesz, czy ci wyjdzie za pierwszym czy za czwartym razem. Jeśli za czwartym, no to tych obliczeń trochę tutaj będzie i trochę czasu będziesz musiał na to poświęcić. No i dodatkowo też możesz się gdzieś po prostu pomylić w tych obliczeniach, może ci coś źle wyjść. Ja tu proponuję jednak rozwiązać to tak po prostu rozwiązać to jak równanie z niewiadomą, no bo masz tutaj jedną niewiadomą a i spróbować to po prostu rozwiązać, mimo tych pierwiastków, dlatego, że jakby to podstawienie tutaj konkretnej liczby jednej z tych proponowanych, to jakoś ci specjalnie nie ułatwi. Dlatego, że tu i tak masz wzór skróconego mnożenia, bo masz dwa pierwiastki z dwóch minus, i tu masz jakąś niewiadomą, więc nie jesteś w stanie tego tutaj wykonać działania. Dlatego musisz najpierw podnieść to do kwadratu, i potem uporządkować, i tak to niestety zostawić. A jeżeli byś podstawił którąś z tych liczb, to nadal będziesz miał taką sytuację, będziesz miał na przykład dwa pierwiastki z dwóch minus 3. I tu też nie wykonasz tego działania wewnątrz nawiasu, więc też będziesz musiał zastosować wzór skróconego mnożenia. Więc, żeby nie robić tego cztery razy, zróbmy to od razu po prostu na literkach. Czyli otwórz sobie tablicę, wzór skróconego mnożenia, tu nam będzie pasował oczywiście ten. No i my tu mamy dwa pierwiastki z dwóch minus A, a tutaj we wzorze jest A minus B, więc żeby Ci się nie pomyliło, możesz sobie napisać ten wzór na innych literkach, bo bardzo często jest tak, że w tablicach jest coś na jakichś właśnie przykładowych literkach na przykładowych zmiennych i to trochę nie bardzo gra z twoim zadaniem, bo ty masz inne oznaczenia, bo to to masz w innej kolejności, masz jakąś inną konstrukcję, więc żeby się nie pomylić, możesz sobie na przykład właśnie przepisać ten sam wzór, albo jak to jest jakiś rysunek z geometrii i jakieś wzory do tego dopisane, to przerysować sobie ten rysunek, podpisać sobie po twojemu, tak jak ci pasuje do zadania i wtedy te wzory dostosować do tego, co jest na twoim rysunku. Czyli ja zamiast tego napiszę sobie x minus y kwadrat równa się x kwadrat minus 2xy plus y kwadrat i tutaj mam w takim razie konstrukcję x minus y i to jest do kwadratu i chcę, żeby mi wyszło coś takiego, prawda? Czyli będę miała x kwadrat minus 2 razy x, czyli razy te dwa pierwiastki z dwóch i razy y, czyli u mnie razy a plus a kwadrat bo tutaj mam y kwadrat. No i to się równa, z prawej strony zostawiam dokładnie to samo, czyli teraz przeliczam tutaj, co się da. Tu mogę to podnieść do kwadratu. 2 kwadrat to 4 pierwiastek z 2 kwadrat to 2, czyli 4 razy 2. Tu będę miała 4 pierwiastki z 2 razy a plus a kwadrat, czyli tutaj mam 8 Minus 4 pierwiastki z 2a plus a kwadrat równa się 17 minus 12 pierwiastków z 2. I więcej nie da się tu pododawać, więc teraz jak rozwiązać takie równanie? No, w sumie mógłbyś to przerzucić wszystko na lewą stronę i liczyć z tego deltę na przykład, no bo jest to w końcu równanie kwadratowe, więc jak najbardziej delta będzie pasowała. Natomiast na pewno nie będą ci się podobać te współczynniki do tej delty i będzie to takie nie do końca fajne liczenie. Więc jak to teraz zrobić? Masz tu po lewej stronie coś, co zawiera. I liczby całkowite, bo to jest 8 i tutaj A kwadrat też raczej będzie liczbą całkowitą. No a ma być jedną z tych tutaj liczb, więc na pewno A kwadrat też będzie liczbą całkowitą, czyli masz tu 8 i A kwadrat jako liczby całkowite, no i masz do tego jeszcze jakiś element z pierwiastkiem. A po prawej stronie masz też liczbę całkowitą i jakiś element z pierwiastkiem. I żeby tutaj lewa i prawa strona były sobie równe, to ta liczba z pierwiastkiem musi być równa tej liczbie z pierwiastkiem i ta liczba całkowita, tutaj w przypadku lewej strony masz sumę po prostu dwóch liczb, ma się równać tej liczbie całkowitej. Czyli możesz sobie zapisać w takim razie, że minus 4 pierwiastki z dwóch razy a ma się równać tyle, co minus 12 pierwiastków z dwóch Uważaj też na znaki, żeby się nie pomylić, weź najlepiej właśnie w całości razem z tym minusem. I z drugiej strony masz 8 plus, a kwadrat ma się równać 17. I masz takie dwa równania do rozwiązania, z każdego z nich ci wyjdzie jakiś wynik. No tutaj na pewno sobie to podzielimy przez to, co stoi przy A, czyli przez te minus 4 pierwiastki z dwóch. Pierwiastki nam się tu skrócą, minusy nam się tu skrócą, 12 na 4 to 3. No ale tutaj masz drugie równanie, które być może wyglądało trochę ładniej i być może zacząłeś od tego, więc będzie a kwadrat to jest 17, odjąć 8, a więc a kwadrat to jest 9 i popatrz tu wychodzą nam dwa rozwiązania. a jest równe 3 lub a jest równe minus 3. I co teraz? Tu ci wyszła trójka, a tu masz trójkę lub minus trójkę. Jeżeli rozwiązujesz to taką metodą, czyli rozbijesz to sobie na takie dwa równania: osobno równanie to podkreślone na niebiesko, czyli równanie z tej części niewymiernej, i osobno to równanie podkreślone na zielono, czyli równanie z takiej części wymiernej. To musisz pamiętać o tym, że te dwa równania muszą być spełnione jednocześnie. To nie jest tak, że wyszło ci rozwiązanie, więc teraz bierzesz wszystko, co ci wyszło i będzie 3 albo minus -3, tylko to musi być spełnione jednocześnie, czyli musisz wybrać liczbę, która spełnia jednocześnie niebieskie równanie i zielone równanie, a więc będzie to oczywiście trójka. Minus trójka nie spełnia tego równania. Jakbyś tu podstawił minus trójkę, no to tu ci wyjdzie plus. 12 pierwiastków z dwóch, a tu minus 12 pierwiastków z dwóch, czyli oczywiście się nie będzie zgadzać. Czyli e, odpowiedź tutaj to będzie A równa się 3. I jeżeli masz wątpliwości, co tutaj masz z tym zrobić? Czy, czy wziąć sumę tych wszystkich warunków, które otrzymałeś, czy może część wspólną? To możesz sobie po prostu podstawić to, co ci wyszło i zobaczyć, kiedy to będzie prawdziwe. I możesz podstawić do tego oczywiście, ale możesz na przykład też i do tej wersji, która jest tu. Jakby przed tym rozbiciem na te dwie części, czyli podstawiasz trójkę i patrzysz, czy pasuje. Potem podstawiasz minus trójkę i patrzysz, czy pasuje. I minus trójka nie będzie pasować, bo nie będą się zgadzać znaki, dlatego minus trójkę wyrzucamy i odpowiedź tutaj to będzie A równa się 3. Zadanie piąte. Jedną z liczb, które spełniają nierówność, minus x do piątej plus x do trzeciej minus x mniejsze od minus 2 jest 1, minus 1, 2, minus 2. To jest nierówność taka wielomianowa. Jest tu wielomian stopnia piątego i na poziomie podstawowym nie mamy żadnych narzędzi do tego, żeby taką nierówność rozwiązać no, w takiej postaci jak ona jest tutaj, bo czasami są faktycznie wyższe stopnie i potrafimy to jakoś tam inaczej zrobić, na przykład wyciągnąć coś przed nawias i od razu widać, albo jakoś inaczej sobie to poukładać. Natomiast tutaj w przypadku tej nierówności nie jesteśmy w stanie na poziomie podstawowym tak faktycznie rozwiązać, żeby otrzymać, że x należy do jakiegoś tam przedziału, ale pamiętaj, że zawsze możesz. Sprawdzić, czy liczba spełnia pewną nierówność, po prostu podstawiając tę liczbę w miejsce X i patrząc, czy ta nierówność wychodzi prawdziwa. Czy tutaj, szczerze mówiąc, innego sposobu na poziom podstawowy nie ma jak po prostu podstawiać po kolei, czyli wstawiamy w miejsce X jedynkę i mamy minus 1 do piątej, plus 1 do trzeciej, minus 1 mniejsze od minus 2. I teraz uwaga, bo tu się część osób na pewno pomyli, masz minus 1 do piątej, ale pamiętaj, że ty do potęgi podnosisz tylko to, co jest bezpośrednio. Pod y, tym wykładnikiem. Czyli ten minus, ponieważ tu nie ma nawiasu, to ten minus się nie liczy do tego potęgowania, liczy się tylko jedynka do potęgowania. Minus jest osobno, czyli potęgujesz jedynkę, no i tak wyjdzie jeden, ale potem dopisujesz minus. Minusa nie potęgujesz. Czyli masz minus i 1 do piątej to 1, plus 1 do trzeciej to 1. Minus 1 mniejszy od minus 2, no to minus 1 i plus 1 to jest 0. Mamy minus 1 mniejszy od minus 2. To oczywiście nie jest prawda, więc odpowiedź A odpada. No i teraz dla porównania, jeżeli masz minus 1 podstawioną, to żeby było minus 1 do 5, to ono musi być w nawiasie. I tu masz znowu sytuację taką, że minus sobie stoi. Po prostu on, co tutaj sobie jest i go zostawiasz, nie bierzesz go pod uwagę w potęgowaniu, ten minus tutaj. Natomiast ten minus owszem, ponieważ to jest nawias. Ten wykładnik, ta potęga piąta stoi nad nawiasem, więc ty do tej potęgi bierzesz wszystko to, co jest w tym nawiasie. Czyli masz minus 1 do piątej, a więc będzie tak: minus przepisujesz i minus 1 do potęgi nieparzystej to będzie nadal minus 1, a więc masz minus. Minus 1, potem jest plus, zostawiasz go tutaj i masz minus 1 do trzeciej, znowu do nieparzystej, czyli znowu wynik będzie minus 1. Tu mamy minus. Minus 1, a więc będzie plus 1, no i mniejsze od minus 2. Uważaj tu z tymi minusami, łatwo jest się pomylić i przy tym potęgowaniu, i teraz przy tych działaniach. Pamiętaj, żeby to rozpisywać powolutku, bo to cię nie zajmie dużo czasu, a naprawdę łatwo jest się pomylić z tymi minusami. Czyli jest minus, minus 1 to jest plus 1, tu mamy minus 1 i plus 1, mniejsze od minus 2, y, czyli wychodzi nam tutaj 1 mniejsze od minus 2, to też nie jest prawda, a więc odpowiedź B też odpada. No to C. Minus i znowu pamiętaj, że ten minus nie bierze udziału w potęgowaniu, czyli mamy minus 2 do 5 plus 2 do 3 i minus 2 jest mniejszy od minus 2. Czyli tu mam minus przepisany, bo on nie brał udziału w potęgowaniu. 2 do 5 to jest 32. Plus 2 do 3 to jest 8, minus 2 mniejsze od minus 2. Czyli minus 32 i plus 8 to będzie minus 24, i jeszcze minus 2 to będzie minus 26. I tu nam się zgadza, to jest faktycznie mniejsze, czyli generalnie zaznaczymy odpowiedź C, ale w takim zadaniu proponuję sprawdzić również odpowiedź D, bo tutaj naprawdę bardzo łatwo się pomylić z tymi znakami. Zadanie jest banalne, podstawiasz tylko cztery liczby do jakiejś nierówności i wykonujesz naprawdę proste działania, ale bardzo łatwo jest się pomylić. Ze znakami. Więc proponuję tu również sprawdzić tą liczbę z punktu D. Zajmie Ci to bardzo mało czasu i miejsca, a przynajmniej będziesz pewny, że to C jest dobrą odpowiedzią. Czyli tutaj znowu do potęgi piątej podnosisz minus 2, ten minus przepisujesz, on nie bierze udziału w potęgowaniu. Minus 2 do 5 to będzie minus 32, plus minus 2 do trzeciej to będzie minus 8, minus minus 2 to będzie plus 2, czyli tu mamy plus 32, minus 8, plus 2 mniejsze od minus 2. No to widać, że to będzie za dużo. 32, minus 8 to 24, plus 2 to będzie 26, to oczywiście nie jest prawda. Czyli faktycznie odpowiedź D również nie jest y, prawdziwa, wychodzi na to, że mamy tu odpowiedź C. Zadanie szóste. Prosta o równaniach 2x 3y równe 4 i 5x 6y równe 7 przecinają się w punkcie p. Wynika stąd, że punkt p ma współrzędne i mamy cztery propozycje. Uwaga na znaki, bo zarówno przy pierwszej współrzędnej, jak i przy drugiej współrzędnej wystarczy zmienić znak i już masz inną odpowiedź. No to jeżeli mamy dwie proste i one się mają przeciąć w jakimś punkcie, mamy znaleźć współrzędne tego punktu, to wystarczy, że bierzemy te dwie proste w układ równań i szukamy rozwiązania tego układu równań. x to będzie Pierwsza współrzędna i y to będzie druga współrzędna. I to tyczy się nie tylko prostych, nawet jeżeli byś miał, że prosta przecina się z parabolą, albo prosta przecina się z wykresem jakiejś innej funkcji, albo w ogóle dwie funkcje się przecinają, to zawsze, jeżeli chcesz znaleźć punkty przecięcia tych dwóch wykresów, które masz dane wzorami, to po prostu te dwa wzory dajesz w układ równań i rozwiązujesz i masz punkty przecięcia. Więc tutaj musimy po prostu rozwiązać układ równań dwóch liniowych, więc wymyślasz sobie jakąś. Metodę na rozwiązywanie zupełnie dowolną. Myślę, że najłatwiej tu będzie metodę przeciwnych współczynników, bo popatrz na y. Masz minus 3y, minus 6y, więc jak tu pomnożymy przez minus 2, to tu nam się zrobi plus 6. Tu oczywiście też mnożymy przez minus 2, czyli będzie minus 4x plus 6y równa się minus 8. Drugie równanie zostawiam, i teraz jak to dodam stronami, to y mi się skrócą, bo mam plus 6y i minus 6y to jest łącznie 0. Tu mam 5x minus 4x, czyli po prostu x, a tu mam minus 8 dodać 7, czyli minus 1. Czyli x już mam, x jest równy minus 1, a więc będzie to odpowiedź B lub C, bo pierwsza współrzędna ma być równa dokładnie minus 1. Pamiętaj, żeby zwracać cały czas uwagę na znaki. No i teraz drugą współrzędną musimy doliczyć, czyli ten minus 1 podstawiasz do dowolnego równania. No najłatwiej do tego najłatwiej. Najprostszego z najmniejszymi współczynnikami, czyli 2 razy minus 1 odjąć 3y y, równa się 4, czyli minus 2 minus 3y y, równa się 4, minus 3y y to będzie 4 plus 2, a więc łącznie 6, dzielimy na minus 3 i otrzymujemy, że Y jest równe minus 2, czyli z tych dwóch odpowiedzi będzie to w takim razie odpowiedź C. X jest równy minus 1 i Y jest równe minus 2. Prosta zadanko, musisz tylko z kontekstu wyczytać, że chodzi o to, że właśnie na tych dwóch równaniach rozwiązujesz układ równań i szukasz odpowiedzi w postaci po prostu punktu X to pierwsza współrzędna, Y to druga. Zadanie siódme. Punkty ABCD leżą na okręgu ośrodku S. Zobacz rysunek. Miara kąta BDC jest równa. 91 stopni 72,5 stopnia 18 stopni 32 stopnie. Nawet jeśli masz kątomierz, to absolutnie nie przykładać tutaj do tego kątomierza. Rysunek jest oczywiście tylko y, poglądowy i ten rysunek był tutaj podany w zadaniu. Masz y, taki okrąg, masz punkty na okręgu i w tablicach możesz znaleźć jakieś zależności właśnie jeżeli masz takie kąty tutaj właśnie w okręgu y, możesz mieć kąt wpisany czyli na przykład a D, C to jest kąt wpisany, tak samo B, D, C albo A, D, B to są kąty wpisane, czyli zaczynasz gdzieś na okręgu, wierzchołek tego kąta jest również na okręgu i kończysz również na okręgu. Możesz mieć też kąt środkowy, czyli zaczynasz na okręgu, wierzchołek kąta jest idealnie na środku okręgu i kończysz również na okręgu. No i teraz y, masz tutaj kilka takich zależności. Miara kąta wpisanego w okrąg jest równa połowie miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku my tu mamy właśnie kąt środkowy mamy też w miarę jednego kąta wpisanego ale popatrz masz tutaj ten kąt środkowy i on jest oparty na takim właśnie łuku i na tym samym łuku jest oparty ten kąt jakby w całości złożony z tych dwóch kątów razem nie możemy zacząć od tego kąta 27 bo tu nie ma takiego kąta środkowego to musiał być kąt środkowy który zaczyna się na a i kończy się na b tak samo jak tutaj ten kąt 27 więc nie zaczynamy od 27 tylko właśnie od tych 118 tu mamy w takim razie połowę ze 118, a więc cały ten zielony kąt to będzie 59, 118 dzielone na 2, więc skoro całe to jest 59, no to żeby znaleźć miarę tego kąta BDC, tutaj BDC, czyli tego oznaczonego znakiem zapytania, to musimy z tych 59 wyrzucić 27 i otrzymujemy 32. Znowu proste zadanko, nic wielkiego tu nie trzeba robić, pamiętać tylko o tych zależności, o kątach wpisanych i środkowych. Zadanie ósme. Dana jest funkcja f od x równa 3 czwarte x plus 6. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba. No takie najprostsze zadanie, jakie mogli dać z miejsca zerowego, czyli po prostu wyznacz miejsce zerowe funkcji. Co to jest miejsce zerowe? To jest argument, czyli inaczej mówiąc x, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. Czyli x jest jakiś tam, a y ma wyjść 0. Wartość ma wyjść 0. Na wykresie jest to oczywiście punkt przecięcia z osią x, ale tu nie mamy wykresu, tu mamy tylko wzorek, więc... Yy, Układamy równanie, wzorek równa się 0, tak? Wartość ma być 0, czyli szukamy, co za x podstawić, żeby wynik był 0. Rozwiązujesz proste równanie i to będzie twoja odpowiedź, czyli szóstkę na drugą stronę i mamy 3 4 x równa się minus 6. Musimy się teraz pozbyć tych 3 czwartych, a więc możemy po prostu pomnożyć przez 4 trzecie, tak? Dzielone na 3 czwarte to będzie mnożone przez 4 trzecie. Dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność, a więc x to będzie równe minus 6 razy 4 trzecie i tu już widać, że będzie odpowiedź ujemna. Szóstka z trójką nam się skrócą przez 3, a więc masz minus 2 razy 4, czyli minus 8, a więc masz odpowiedź d. Tak jak mówię, to jest najprostsza wersja zadania, jakie mogli dać z miejscem zerowym. Sprawdź sobie w innych arkuszach, bardzo często dają trochę bardziej skomplikowane zadania z tymi miejscami zerowymi. Zadanie dziewiąte. Równanie wymierne 3x minus 1 przez x plus 5 równe 3, gdzie x jest różne od minus 5, nie ma rozwiązań rzeczywistych, ma dokładnie 1, 2, 3 rozwiązania rzeczywiste. Masz takie równanie i zawsze pierwsze, co robisz przy tego typu równaniach, zwłaszcza wymiernych, to zastanawiasz się na tę te dziedzinę tego równania. W przypadku równań wymiernych, czyli takich, gdzie masz ułamki, w których występuje jakieś wyrażenie z X w mianowniku, zawsze musisz napisać, że ten mianownik jest różny od zera, ale w tym zadaniu oni już zrobili to za nas. X jest różny od minus 5, bo tylko minus 5 podstawiona tu do mianownika dałaby w tym mianowniku 0. Nie wolno dzielić przez 0, dlatego mianownik nie może być zerem. No ale to już zrobili za nas, więc jak. Jakby dziedziną w tym zadaniu się nie przejmujemy, bo już jest gotowa. Mamy rozwiązać to równanie i aż się prosi, żeby tutaj pomnożyć przez mianownik i otrzymać taką wersję 3x-1 minus równe 3 razy x plus 5, czyli tu przemnażamy, mamy 3x plus 15. No i teraz wiesz co robić, to co z x na jedną stronę, to co bez x na drugą stronę. Czyli masz 3x, odjąć 3x. Równa się 15 dodać 1. 3x odjąć 3x to będzie 0x, czyli po prostu 0, no i 15 plus 1 to 16. Jeżeli wychodzi ci tutaj y, równanie na przykład 5x równa się 10, no to wiadomo, dzielisz przez to, co stoi przy x i otrzymujesz konkretne rozwiązanie. Natomiast tu wyszło nam 0 równa się 16 albo 0x równa się 16. No, generalnie lepiej wpisać samo 0 niż 0x, bo jeszcze by ci się pomyliło, chciałbyś podzielić przez to, co stoi przy x, a tak nie wolno w tym przypadku. Więc 0 równa się 16 i co to jest za rozwiązanie? Jak w jakimkolwiek równaniu skasowały ci się w ogóle x -y i zostały ci i po lewej i po prawej stronie tylko i wyłącznie Liczby, to wystarczy je zastanowić, Jakie to równanie jest? Czy ono jest prawdziwe, czy nie? W tym przypadku jest to oczywiście sprzeczność, bo masz 0, równa się 16, to jest oczywiście nieprawda. I jeżeli wyszło ci właśnie równanie na liczbach, które jest nieprawdziwe, to oznacza, że brak rozwiązań ogólnie w tym równaniu początkowym. Bo po prostu w tym równaniu pokasowały nam się właśnie wszystkie x, czyli niezależnie od tego, co podstawisz za x, byle nie minus 5, obojętnie właśnie jaką liczbę podstawisz za x, zawsze skasuje ci się wszystko do takiej postaci, i dostaniesz jakieś równanie, które nie jest prawdziwe. A więc brak rozwiązań, czyli dajemy tutaj odpowiedź A. Mogłoby się też zdarzyć w innym przypadku, kiedy pokazują nam się x, że dostaniemy równanie prawdziwe, czyli na przykład dostaniemy 0 równa się 0 albo 5 równa się 5. I wtedy jest to równanie prawdziwe. Wtedy masz sytuację, że niezależnie od tego, co podstawisz za x, zawsze pokazuje ci się tak, że otrzymasz z lewej i prawej strony tę samą liczbę, i wtedy odpowiedź by była, że ma niezgadzające kończenie wiele rozwiązań dlatego że obojętnie co byś nie podstawił za x jeśli tylko należy to do dziedziny równania to wtedy otrzymasz równanie prawdziwe w tym przypadku otrzymaliśmy sprzeczność a więc brak rozwiązań Zadanie 10. Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt (2, współrzędnych 1,9). Liczby minus -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f. Do zadania dołączony jest taki rysunek i właśnie ta pierwsza część, łącznie z tym rysunkiem, to jest informacja do zadania 10 i również do zadania 11. W zadaniu 10 pytają nas o zbiór wartości funkcji f. Wystarczy odczytać z rysunku. Nie masz tutaj żadnego wzoru funkcji, możesz go sobie wyznaczyć, bo masz na tyle danych. Masz dany konkretnie wierzchołek, masz dane miejsca zerowe, masz wykres, z którego możesz sobie jeszcze odczytać jakieś inne punkty, jeśli by ci to było potrzebne, więc możesz wyznaczyć wzór tej funkcji, ale w tym zadaniu jest to kompletnie niepotrzebne, bo masz dokładny wykres, więc wystarczy, że odczytasz to z wykresu. Zbiór wartości, co to jest? To jest um, zbiór tych wszystkich y, które osiąga dana funkcja, czyli jakby zrzutowanie tej funkcji na oś y. -ków. I w przypadku funkcji kwadratowej i masz dwa przypadki, albo ramiona są skierowane w górę i wtedy zbiór wartości to będzie od wierzchołka do plus nieskończoności, bo tak by nam wyszło, gdybyśmy właśnie zrzutowali cały ten wykres na oś Y byłoby odtąd łącznie z tym punktem, ten punkt należy, no bo przecież jest on osiągany przez, przez ten wykres aż do plus nieskończoności. I gdy ramiona są skierowane w dół, to masz odwrotnie od minus nieskończoności, aż do. Wierzchołka do Q. My tu mamy ramiona skierowane w dół, a więc będzie nas interesowała ta opcja, czyli na pewno będzie to zbiór w postaci od minus nieskończoności do jakiejś liczby domknięte. Czyli odpada odpowiedź B, bo to jest od liczby do liczby, to w ogóle nas nie interesuje. I odpada odpowiedź C, bo to jest od liczby do plus nieskończoności, czyli tak, jakbyśmy mieli ramiona skierowane w górę. My mamy ramiona skierowane w dół, a więc będzie od minus nieskończoności do jakiejś liczby, czyli A albo D. No do jakiej liczby? No tutaj. Widać, że Q z wierzchołka jest 9, tak? Tutaj masz wierzchołek o współrzędnych P. Pierwsza współrzędna to jest P, czyli P jest równe 1 i Q, Q jest u nas równe 9. Tu też widać na wykresie, że idziemy od minus nieskończoności aż do 9, a więc u nas odpowiedź będzie D, od minus nieskończoności do 9 domknięta. No i druga część jakby do tego samego wykresu. Zadanie 11, najmniejsza wartość funkcji f w przedziale obustronnie domkniętym od minus 1 do 2 jest równa 2, 5, 8, 9. Są zadanka, gdzie masz wzór funkcji kwadratowej i masz wyznaczyć najmniejszą wartość, czy tam największą w danym przedziale domkniętym, wtedy się to odpowiednim systemem tam liczy. Natomiast tu znowu wystarczy, że odczytasz to po prostu z wykresu. Oczywiście możesz sobie wyznaczyć wzór tej funkcji i na podstawie. Wzoru to wyznaczać, ale nie ma takiej potrzeby, bo tutaj ten wykres jest bardzo dokładnie narysowany. Czyli na przedziale od minus 1 do 2. Jeżeli pytają o jakieś własności na pewnym przedziale, to ten przedział dotyczy zawsze. Osi xów, czyli na osi xów zaznaczasz sobie właśnie od minus 1 do 2, i tylko w tym przedziale patrzysz, jak zachowuje się funkcja. O, o co w takim razie oni pytają? O jaką własność? Najmniejsza wartość funkcji. Pamiętaj, że wartości to są właśnie Y. Zbiór wartości to jest zbiór Y, a więc wartość to jest Y, czyli pytają o najmniejszego Y osiąganego, ale tylko i wyłącznie w tym przedziale. Tak ogólnie funkcja kwadratowa, kiedy ma ramiona skierowane w dół, nie ma wartości najmniejszej, bo wiesz, że tutaj nam leci to w minus nieskończony. Ma wartość największą. Ale jeżeli ograniczymy to sobie do pewnego właśnie przedziału, odtąd dotąd, no to interesuje nas tylko taki fragment tej funkcji, czyli dla minus jedynki mamy wartość taką, dla dwójki mamy wartość taką i pomiędzy tymi dwoma punktami interesuje nas właśnie ta funkcja i szukamy wartości najmniejszej w tym przypadku tylko dla takiego tutaj fragmentu wykresu, wartości czyli y. Czyli gdzie najniżej jesteśmy na y, na tym czerwonym wykresie, no tutaj jesteśmy najniżej, tak? I ta wartość najmniejsza to będzie 5 dla x równego minus 1. Tego też nie pomyl. Wartość jest 5 dla x, czyli dla argumentu równego minus 1. A więc odpowiedź to będzie tutaj b. Najmniejsza wartość jest równa 5. Zadanie 12. Funkcja f określona jest wzorem f od x równe 2x do 3 przez x do 6 plus 1 dla każdej liczby rzeczywistej. Wtedy f od minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3 jest równa. Cztery ułamki tutaj zaproponowali. Tu znowu nie musimy wyznaczać żadnej dziedziny, bo napisali nam, że dla każdej liczby rzeczywistej x, czyli tą dziedzinę tu określili, napisali ją słownie. Funkcja f będzie określona dla każdej liczby rzeczywistej, czyli dziedzina to będzie zbiór liczb rzeczywistych, a więc również się tym nie musisz przejmować. Nawet gdyby tutaj dziedziny nie było opisanej, to w tym zadaniu chodzi o to, żebyś obliczył wartość funkcji w konkretnym punkcie, więc ta dziedzina nam i tak by się tutaj tak naprawdę nie przydała. No to wartość Wartość funkcji w takim punkcie, no jedynie tu, to jest tutaj trudne, że ten punkt trochę straszy, bo to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 3, ale robisz to dokładnie tak, jakby tu stała, nie wiem, jedynka i by to było ekstra proste, bo wartość funkcji w punkcie to jest po prostu podstaw tę liczbę, która tutaj jest w tym nawiasie, wszędzie w miejsce x, czyli masz dwa razy ta liczba z nawiasu do potęgi trzeciej przez. Ta liczba z nawiasu do potęgi szóstej plus jeden i teraz to trzeba po prostu obliczyć. Dwa razy coś takiego do trzeciej, jeżeli masz pierwiastek trzeciego stopnia podniesiony do potęgi trzeciej, to generalnie ten pierwiastek z tą potęgą się skasują, czyli będziemy mieli jakby z samej tej liczby tutaj trójkę, natomiast tu masz jeszcze minus. Minus do potęgi trzeciej to będzie nadal minus, czyli to sobie tu zaraz rozpracujemy, natomiast tu masz do potęgi szóstej i Pamiętaj, że ta szóstka się nam rozbije. Jeżeli masz potęgę do potęgi, to yy, będziemy mnożyć te wykładniki, i my tu sobie to zrobimy odwrotnie. W, jakby w drugą stronę zastosujemy ten wzorek, bo nam wygodniej jest właśnie, żeby, było, żeby był pierwiastek do potęgi trzeciej, bo to potrafimy obliczyć. Pierwiastek trzeciego stopnia do potęgi trzeciej, więc zamiast do potęgi szóstej zrób do potęgi trzeciej, a potem jeszcze do potęgi drugiej, no bo 3 razy 2 daje 6. Czyli ten wzorek zastosowaliśmy, ale w odwrotnej kolejności. Kolejności, jakby szóstkę zamieniliśmy na mnożenie 3 razy 2 i rozbiliśmy to na dwie osobne potęgi, na dwa wykładniki. No i teraz łatwo to będzie w takim razie obliczyć, bo tu jest właśnie liczba ujemna do trzeciej, to będzie nadal liczba ujemna i ten pierwiastek się z tą potęgą kasują, czyli mamy minus 3. Tu jest dokładnie to samo. Z tego tutaj w środku wychodzi nam minus 3. Do potęgi drugiej plus 1, czyli masz 2 razy minus 3, a więc minus 6, tu jest 9. Pamiętaj, że minus bierze udział w potęgowaniu, ponieważ wykładnik jest nad całym tym nawiasem, a więc jest minus 3 razy minus 3, czyli plus 9 i jeszcze plus 1, a więc jest minus 6, czyli po skróceniu to będzie minus 3,5. Skracamy przez 2 i mamy tu w takim razie odpowiedź B. Zadanie 13. W okręgu ośrodku w punkcie S poprowadzono cięciwe AB, która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 31 stopni. Zobacz rysunek. Promień tego okręgu ma długość 10. Odległość punktu S od cięciwy AB jest liczbą z przedziału 9/2, 11/2, 11/2, 13/2, 13/2, 19/2, 19/2, 37/2. Rysunek podany w zadaniu, więc zaznaczmy sobie na tym rysunku to, co jest w poleceniu. Mamy cięciwe AB, które utworzyła z promieniem AS, kąt o mierze 31 stopni to mamy, promień tego okręgu ma długość 10. No to gdzie masz promień? Z tego, co jest na rysunku zaznaczone, promieniem jest jedynie odcinek AS, więc tutaj możesz zaznaczyć długość 10 i chcę, żebyśmy obliczyli odległość punktu S od cięciwy AB. I ta odległość punktu S od cięciwy jest tutaj zaznaczona, jest to po prostu ten najkrótszy możliwy odcinek między punktem S a tą cięciwą i ten odcinek zawsze będzie poprowadzony pod kątem prostym, bo tylko pod kątem prostym będzie najkrótszy. Jeżeli jakkolwiek pod innym kątem byś poprowadził, to już widzisz nawet na oko, że będzie to dłuższy odcinek. Czyli pod kątem prostym mamy odległość między punktem A tym odcinkiem no i utworzył nam się tu po prostu trójkąt prostokątny. Chcemy obliczyć długość tego odcinka KS, mamy trójkąt prostokątny i mamy jakiś kąt, a więc no musimy tu zastosować trygonometrię. Popatrz sobie na to, co masz. Masz tutaj miarę tego kąta ostrego masz długość przeciwprostokątnej i chcesz obliczyć długość przyprostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta ostrego. Czyli jeśli tym kątem ostrym będzie ten kąt alfa w tym przypadku, musisz tutaj sobie to dobrze poukładać, bo ten rysunek jest no, w inną stronę niż to co jest w tablicach. Więc patrz właśnie co jest obok czego, co jest naprzeciwko czego. Masz przeciwprostokątną i przyprostokątną leżącą naprzeciwko kąta 31 stopni, czyli przeciwprostokątna i przyprostokątna leżąca naprzeciwko tego kąta. Czyli dla kąta alfa masz odcinki A i C, to znaczy masz coś o odcinkach A i C, no i dla kąta alfa coś z A i C to będzie sinus, tak? Kosinus by zawierał coś z odcinkiem B, no i tangens, a i B, czyli również tutaj ten, którego w ogóle nie mamy i który nam nie jest potrzebny. Czyli sinus kąta 31 stopni to będzie x do 10, tak? Ta przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta przez przeciwprostokątną, czyli sinus 31 to jest x do 10. No tylko za tego sinusa 31 musimy podstawić teraz jakąś konkretną wartość. W tej małej tabelce niestety tego sinusa nie ma, bo tam masz 30, 45, 60, więc musimy zajrzeć sobie do tej dużej tabelki, czyli X to będzie 10 razy sinus 31. 31, masz sinus i cosinus w jednej kolumnie, z tym, że sinus masz kąta alfa, czyli kąt dla sinusa sprawdzasz z tej strony tutaj, natomiast cosinus masz dla kąta beta, więc gdybyś chciał sprawdzić wartość cosinusa jakiegoś kąta, to sprawdzasz ten kąt tutaj w tej części. Cosinus jest kąta beta, a więc kąta dla cosinusa szukasz tu, natomiast sinus jest kąta alfa, a więc kąt dla sinusa szukasz tu. A więc sinus 31. To będzie mniej więcej tyle, tak? Tutaj sprawdzasz właśnie wartość w tej kolumnie, gdzie masz sinus wypisany. Konta 31, szukasz właśnie tu pod alfą, masz 31, wychodzi nam mniej więcej tyle, czyli x to jest w przybliżeniu 10 razy. Zamiast sinusa będę miała 0,51,50. No i wystarczy to przeliczyć, to 0 na końcu jest bez znaczenia, możesz je ominąć. No i mnożenie przez 10 to jest przesłoń przecinek, czyli to będzie 5,15. No i teraz, y, która to będzie odpowiedź? Tu masz wszędzie odpowiedzi w postaci ułamków, niestety. Y, możesz sobie tak na siłę tu po prostu ten ułamek zrobić, czyli pomnożyć przez dwie drugie. Możesz Możesz też tu wszędzie zamieniać, no ale dużo masz tu tych ułamków, więc y, możesz po prostu się jakby dostosować z tą odpowiedzią do tych proponowanych tutaj przedziałów, czyli pomnóż to przez dwie drugie i wtedy w liczniku będziesz miał 5,15 razy 2, no i mianownik masz 2, czyli taki jak tu wszędzie jest. 5,15 razy 2 to jest 10,3 przez 2. I teraz w jakim przedziale to będzie? No pomiędzy 9 a 11, tak? Bo tu masz 10 z hakiem, czyli pomiędzy 9 a 11 drugich, tak? Będzie właśnie e, ten nasz X, czyli będzie. Będzie to odpowiedź A. Zadanie 14. 14 wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa minus 3 drugie. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy ile? Mamy ciąg arytmetyczny i możesz sobie otworzyć tablicę na tych wzory ciągu arytmetycznego, i tam masz wzory na przykład na N wyraz ciągu. Możesz za pomocą tego wzoru właśnie sobie poradzić, ale możesz też po prostu rozumiejąc, o co chodzi w ciągu arytmetycznym, zrobić to trochę szybciej. Masz dany wyraz 14 i masz daną różnicę. Wyraz 14 jest 8, różnica minus 3 drugie. I chcesz obliczyć wyraz 7. I teraz popatrz, jeżeli masz te wyrazy, masz tutaj pierwszy, drugi, trzeci, aż do szóstego, siódmy, ósmy i tak dalej do 14 no i dalej byś mógł wypisywać. I teraz co musisz zrobić, żeby przeskoczyć właśnie z tego wyrazu siódmego na wyraz 14. No możesz skakać po jednym. Ciąg arytmetyczny polega na tym, że dodajesz za każdym razem tę samą liczbę, którą nazywasz właśnie różnicą tego ciągu. Czyli żeby przeskoczyć z 7 na 8, musielibyśmy dodać po prostu r. Żeby przeskoczyć z 8 na 9, musielibyśmy znowu dodać r. I tak dalej, przeskakując na każdy kolejny, musisz zawsze dodać r i dodać r i dodać r. I teraz, ile tych rów musisz dodać, żeby przeskoczyć z 7 na 14? Masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Musisz 7 razy dodać różnicę, żeby otrzymać z wyrazu siódmego wyraz 14. Czyli możesz napisać, że wyraz 14 to się równa wyraz 7 plus 7 takich różnic. Generalnie jest taka zasada, nie ma jej w tablicach, nie ma takiego wzorku, ale możesz sobie zapamiętać taką zasadę, że jakiś wyraz ciągu to będzie jakiś dowolny, wcześniejszy wyraz plus tyle różnic, żeby właśnie. Ta ilość i ten indeks sumowały nam się do tego indeksu tu łącznie, tak? 7 plus 7 daje nam 14. Gdybyś wyraz 14 chciał otrzymać na przykład z wyrazu trzeciego, to musiałbyś dodać 11 różnic, bo 3 plus 11 daje nam 14, czyli ten indeks plus ilość różnic daje nam. Nowy indeks tego wyrazu, który powstanie. Więc podstawiamy to, co tu mamy. Wyraz 14 to jest 8 równa się wyraz 7 plus 7 razy minus 3 drugie. No już wystarczy to przeliczyć jednym równankiem. Tu bardzo łatwo to rozwiążemy, czyli wyraz 7. Tu mamy minus łącznie. 21 drugich równa się 8. Przekładam to na drugą stronę. Mamy A7 równa się 8 plus 21 drugich. 8 to będzie 16 drugich, a więc 16 plus 21 to 37 drugich, czyli Czyli mamy tutaj odpowiedź, a że wyraz siódmy tego ciągu jest równy dokładnie tyle. Zadanie 15. Ciąg x: 2x plus 3, 4x plus 3 jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy. Tym razem zadanie z ciągu geometrycznego, masz trzy konkretne wyrazy i pytają cię, co powinieneś wstawić za X, żeby ten ciąg był geometryczny. No i w zasadzie możesz sobie popodstawiać i sprawdzić, kiedy się to będzie układało geometrycznie. Geometrycznie, czyli w taki sposób, że żeby przeskoczyć z jednego wyrazu na drugi, mnożysz przez pewną liczbę, czyli tu musisz pomnożyć przez coś i potem z drugiego na trzeci przeskakujesz, to mnożysz znowu przez to samo co przed chwilą. No ale tu możemy zastosować bardzo prosty wzorek w tablicach. Mamy taką sekcję właśnie z ciągiem geometrycznym, i na końcu tej sekcji masz y, zależność między trzema sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego. Masz właśnie trzy sąsiednie wyrazy. an to jest ten wyraz środkowy, podniesiony do kwadratu, równa się an minus 1, czyli jakby ten wyraz y, z lewej strony, razy an plus 1, czyli ten wyraz z prawej strony. tak? Tutaj masz an, an minus 1 i an. -1 plus 1. No więc możesz sobie tu napisać, że 2x plus 3 do kwadratu równa się x razy 4x plus 3. Tu stosujemy sobie wzór skróconego mnożenia, mamy pierwsze kwadrat plus 2 razy pierwsze razy drugie plus drugie kwadrat, czyli tu masz 4x kwadrat, pamiętaj, że dwójka też jest do kwadratu, dlatego masz 2 do kwadratu, a więc 4x x kwadrat plus 2 razy 2x, czyli 4x razy 3, czyli 12x plus 3 do kwadratu, czyli 9, a tu sobie przemnażasz, czyli masz 4x kwadrat plus 3x. No i generalnie wyszło nam równanie kwadratowe, ale uwaga, te 4x kwadrat nam się skraca i mamy równanie dużo prostsze w takim razie, czyli x -y idą na jedną stronę, to co bez x na drugą stronę, czyli 12x minus 3x to będzie 9x równa się minus 9, dzielimy na 9 i dostajemy, że x jest równy minus 1. I teraz uwaga, nie zaznaczamy. Zawsze tak od razu odpowiedzi, która ci wyszła, przeczytaj jeszcze co faktycznie masz policzyć. Pytają cię o pierwszy wyraz tego ciągu. Pierwszy wyraz tego ciągu to jest po prostu x, czyli faktycznie. Odpowiedź to będzie minus jeden. Ale gdyby pytali o drugi wyraz tego ciągu, no to już musiałbyś trochę przeliczyć, bo byś musiał zrobić dwa razy to, co ci wyszło, i jeszcze dodać trzy, i ten wynik byłby Twoją odpowiedzią. Czyli zanim zaznaczysz, przeczytaj jeszcze raz polecenie, pytają o pierwszy wyraz tego ciągu, a więc faktycznie po prostu x. Ale pamiętaj, że mogli równie dobrze pytać o coś innego i wcale to nie byłaby od razu ta odpowiedź, którą tu wyliczyłaś. Zadanie szesnaste. Przedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR są podobne. Bok AB trójkąta ABC ma długość. Więc masz dwa trójkąty, i żeby się dobrze po tym zadaniu poruszać, żeby dobrze zaznaczyć, który odcinek do którego jak się ma, to fajnie by było zaznaczyć tutaj wszystkie te kąty. Zauważ, że te kąty, które się tu pojawiają, 70 stopni plus 48 stopni plus 62 stopnie, dają ci razem 180, czyli masz tutaj komplet 70. 62, 48 i tutaj masz też komplet 70, 62, 48. Dopisz sobie te pozostałe kąty, żebyś miał komplet i żebyś wiedział, co naprzeciwko którego kąta leży. I teraz tak, masz w tym małym trójkącie długość tego boku, zaznaczałam go na zielono, to jest bok, który leży naprzeciwko kąta 70 stopni i y, chcemy znaleźć długość boku, zaznaczyłam go na czerwono, on leży naprzeciwko kąta 62 stopnie. I takie same boki musisz znaleźć w tym drugim y, trójkącie. Oczywiście no, możemy strzelać od razu, że będzie chodziło o boki 17, 18, ale pamiętaj, że ważne jest, w której ty to kolejności zrobisz. Żeby ta kolejność była dokładnie taka sama, jak zaznaczysz w tym małym trójkącie. Czyli y, naprzeciwko y, kąta 62 stopnie leży u mnie w małym trójkącie Odcinek X, a w dużym trójkącie naprzeciwko kąta 62 stopni leży odcinek długości 17. I tutaj naprzeciwko kąta 70 stopni leży odcinek długości 9, więc w dużym trójkącie naprzeciwko kąta 70 stopni leży odcinek długości 18. I teraz zrób proporcje, ale tak, żeby zgadzała się kolejność. Czyli naprzeciwko kąta 62 w małym. Czyli to czerwone, przez naprzeciwko kąta 70 w małym, czyli zielone, równa się naprzeciwko kąta 62 w dużym, przez naprzeciwko kąta. 70 w dużym. Czyli właśnie czerwone do zielonego jest jak czerwone do zielonego. To, to sobie na egzaminie maturalnym oczywiście kolorków nie porobisz, dlatego ważne jest, żebyś patrzał, co naprzeciw którego kąta. Tak to właśnie czytaj, że naprzeciw 62 przez naprzeciw 70 równa się naprzeciw 62 przez naprzeciw 70. No i tutaj jest bardzo proste. Mnożysz to sobie na krzyż. X razy 18 równa się 9 razy 17. Nie mnożę tego, bo jak sobie podzielić przez 18, to mi się 9 z 18 skończy. Wrócą i od razu mam 17 drugich, a więc 8,5. Oczywiście jakbyś pomnożył na kalkulatorze i potem podzielił przez 18, wyjdzie ci to samo. Masz do dyspozycji kalkulator na egzaminie, więc nie musisz tutaj wymyślać, co przez to skrócić, tylko wystarczy, że wpiszesz w kalkulator i wyjdzie ci tu odpowiedź B, 8,5. Zadanie 17. Kąt alfa jest ostry i tangens alfa jest równy 2 trzecie. Wtedy sinus alfa jest równy Ile? Masz cztery propozycje na sinusa. Jeżeli kąt alfa jest ostry, to możesz sobie tutaj narysować trójkąt prostokątny i pracować na trójkącie prostokątnym. Jest to zadanie zamknięte, robisz jak chcesz, więc jeśli kąt jest ostry, to możesz skorzystać z funkcji trygonomatycznych, właśnie kąta ostrego w konkretnie trójkącie prostokątnym. Czyli narysuj sobie trójkąt prostokątny najlepiej dokładnie tak samo, z takimi samymi oznaczeniami, jak to, co masz w tablicach, bo będzie ci wtedy łatwo tak jeden do jeden porównać, co przy przez co masz podzielić. Masz tangę z kąta alfa. Pamiętaj, że to jest ważne, którym kątem operujesz. Kąt alfa zaznaczymy sobie tutaj, więc tangę z kąta alfa to jest A do B, a więc przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta alfa podzielić przez przyprostokątna leżąca przy kącie alfa. A więc na tym rysunku będzie to ten odcinek do tego odcinka i my tu mamy napisane 2 do 3, więc w zadaniu zamkniętym możemy napisać, że ten odcinek ma długość 2, a ten odcinek ma długość 3. W zadaniu otwartym byś tak nie mógł napisać. Jeżeli chciałbyś tę metodę stosować, to musiałbyś napisać 2x i 3x albo jakiekolwiek inne oznaczenia, bo tangens y, równy 2 trzecie nie oznacza, że jeden odcinek ma długość na pewno 2, a drugi odcinek ma długość na pewno 3, tylko oznacza, że ta proporcja po ewentualnie skróceniu być może tych długości wychodzi nam 2 do 3. Więc wcale nie musi być tak, że tu jest długość 2, a tu 3. Może być na przykład, że tu jest 20, a tu jest 30 i po prostu te zera nam się skrócą. Więc w zadaniu otwartym nie możesz napisać 2 i 3, tylko musiałbyś napisać 2x. 3x liczyłoby się dokładnie tak samo, tyle że musiałbyś faktycznie zostać przy tej niewiadomej i liczyć razem z tą niewiadomą w sinusie i tak by ci się to potem skróciło. No ale tu możemy zostać przy tym. No i żeby teraz policzyć sinusa, to oczywiście potrzebujemy jeszcze przeciwprostokątną sinus, ta alfa to jest a do c, czyli u nas to będzie 2 do, tu sobie zaznaczę właśnie c, no i musimy z Pitagorasa to c policzyć. c kwadrat to będzie 2 kwadrat plus 3 kwadrat, a więc 4 plus 9, czyli 13, czyli c to będzie pierwiastek z 13. Oczywiście opcja minus nas tu nie interesuje, bo c to jest długość odcinka, a więc będzie tylko i wyłącznie dodatnia. Więc mamy C jako pierwiastek z 13, no i możemy już tego sinusa w takim razie napisać. Sinus to będzie A do C, czyli w naszym przypadku to będzie 2 przez pierwiastek z 13. I to jest dobry wynik, ale nie ma takiej odpowiedzi, bo musimy tu w takim razie jeszcze usunąć niewymierność z mianownika, czyli pomnożyć licznik i mianownik przez pierwiastek z 13. I otrzymujemy 2 pierwiastki z 13 przez 13, czyli odpowiedź C. Zadanie 18. Z odcinków o długościach 5, 2a plus 1, a minus 1 można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że a jest równe 6, a jest równe 4, a jest równe 3, a jest równe 2. No, zadanie, w którym mogłoby się wydawać, że najłatwiej będzie zrobić, podstawiając te tutaj wartości i sprawdzając, kiedy wyjdzie nam faktycznie, że dwie długości będą takie same, a trzecia będzie inna. Ale jest to zadanie tak naprawdę z pewnym haczykiem i myślę, że wiele osób by się rozłożyło właśnie na tej metodzie, że podstawiały... I patrzały, kiedy wyjdzie dwa razy to samo, raz coś innego. Jak to w takim razie zrobić tak prawidłowo, matematycznie, wyznaczając sobie tę długość A, nie z odpowiedzi, a po prostu z obliczeń? No, masz trójkąt równoramienny, a więc dwa odcinki będą równe. Pytanie które? No, właśnie masz trzy wersje: albo te dwa odcinki będą równe, a ten pewnie inny, albo te dwa odcinki, ta piątka z tym A-1 minus będą równe, albo te dwa odcinki będą równe, tak? Więc mamy trzy y, sytuacje, i każda z nich, będzie bardzo prosta do obliczenia. No jeżeli te dwa odcinki mają być równe, to znaczy, że 2a plus 1 ma się równać 5, czyli obliczamy sobie, a będzie równe 2. No i jest tu taka odpowiedź, ale pomału y, sprawdźmy jeszcze te inne. Jeżeli weźmiemy tą wersję zieloną, czyli 5 i a minus 1 są równe, no to przerzucamy na drugą stronę, dostajemy, a jest równe 6. O proszę, już mamy dwie odpowiedzi, które pasują. No i trzecia wersja 2a plus 1 równa się a minus 1, przerzucamy na drugą stronę. No i A nam wyszło ujemne. No przede wszystkim w odpowiedziach nie ma takiej liczby, więc możemy ją wykreślić, ale gdybyś nie patrzył na odpowiedzi, czy A może być ujemne? Generalnie może być, bo nigdzie nie masz napisane, że A to jest długość odcinka, tylko pewne wyrażenia z A są długościami odcinków, ale tu faktycznie to odpada, dlatego że jeżeli weźmiesz chociażby ten odcinek A minus 1, napiszesz minus 2 minus 1 to jest minus 3 i tu ci wyszła długość odcinka ujemna, co jest oczywiście bzdurą, czyli A równe minus 2 być nie może. Dla tego odcinka też byś dostał liczbę ujemną, więc a równe minus 2 faktycznie nie może być, ale pamiętaj, że to nie chodzi o to, że A ma być dodatnie, tylko że te wyniki po podstawieniu A. Mają być dodatnie, czyli tu macie wejść dodatnie i tu macie wejść dodatnie. A może być zupełnie byle jakie. Tylko te tutaj wyrażenia, które prezentują długości odcinków, muszą być dodatnie. Tu nam wyszło jedno wyrażenie jako ujemne, a więc nie może być taka długość odcinka, a więc A równe minus 2 odpada. Ale nie dlatego, że A jest ujemne, tylko dlatego, że długość odcinka nam wyszła. Ujemna, co jest oczywiście bzduro, czyli a równe minus 2 odpada. Zostało nam a równe 2, a równe 6. No to którą odpowiedź wybrać, skoro obie są dobrze? Może mamy źle coś policzone? No jest taka szansa, jak liczysz sobie na maturze, że jak wyszły ci dwie odpowiedzi, to któraś jest źle, ale w tym przypadku obie wyszły z prawidłowych obliczeń, więc błędu rachunkowego tu nie znajdziesz. Natomiast musisz tu zastosować jeszcze jedną ważną regułę, którą e, powinieneś pamiętać ze szkoły podstawowej, no bo matura sprawdza wiadomości ze wszystkich etapów nauczania, nie tylko ze szkoły średniej. Mianowicie taka własność jak nierówność trójkąta. E, tutaj wychodzą nam w przypadku tej niebieskiej wersji odcinki długości 5,

2a plus 1 ma być równe 5, tak założyliśmy, czyli też 5. A tutaj mamy A minus 1, czyli 2 minus 1, a więc 1. Z tej zielonej wersji wychodzi nam 5, tak jak było, 2 razy 6, czyli 12 plus jeszcze 1, a więc łącznie 13. No i tutaj 6 minus 1, a więc 5, tak jak chcieliśmy, czyli masz długości 5, 5, 1 albo długość 5, 13, 5. I tu właśnie nierówność trójkąta nam pomoże, dlatego że jest to własność, która. Mówi o tym, że suma długości dwóch dowolnych boków musi być większa niż długość tego trzeciego boku. No i tutaj to pasuje, dlatego że 5 plus 5 to 10, to jest więcej niż 1, albo 5 plus 1 to 6 i to jest więcej niż 5, tak? W trzeciej wersji nie ma, bo to też by było 5 plus 1, tylko że po prostu drugą piątkę weźmiesz z tą jedynką w parze, czyli to pasuje. Natomiast to nie pasuje, dlatego że 5. Plus 5 to jest 10 i to nie jest więcej niż 13. O co chodzi z tą nierównością trójkąta? O to, że jeżeli byś układał z patyków taki trójkąt i miałbyś patyk długości 13 i do tego dwa patyki długości 5, to te dwa patyki to jest za mało, żeby się nawet tutaj złączyć w ogóle na li po linii prostej na tej trzynastce. Jakbyś tu położył ten patyk 5, byłby dotąd i tu położył patyk 5, byłby dotąd. Tu by ci brakło jeszcze długości 3, żeby w ogóle to domknąć tak na linię, na linię prostą, a co dopiero, żeby to było w trójkąt, czyli tu musisz mieć, jakby te, te dwa pozostałe patyki muszą być dłuższe łącznie, niż ten trzeci patyk, żebyś faktycznie to dopiął w trójkąt. No na tym polega nierówność trójkąta, czyli ta opcja z szóstką odpada, pasuje nam opcja z dwójką. I widzisz, że gdybyś podstawiał sobie te liczby i sprawdzał, kiedy ci wyjdzie trójkąt równoramienny, podstawiasz szóstkę, widzisz 5, 13, 5. Jeśli nie będziesz pamiętał o tej nierówności trójkąta, zaznaczysz od razu odpowiedź A, pójdziesz do innego zadania, bo stwierdzisz, że jest okej, okay, że masz dwie długości te same i trzecią inną. Nie nie sprawdzisz potem kolejnych, bo pewnie będziesz przekonany, że to jest dobry wynik. Dlatego i nawet jeżeli w zadaniu podstawiasz odpowiedzi i sprawdzasz, która będzie pasować, to pamiętaj, że nie wystarczy tylko sprawdzić, zobaczyć, że liczby się zgadzają, ale trzeba też do tego dołożyć kontekst, czyli to, że mamy trójkąt i że ten trójkąt musi się w ogóle dać zbudować. Tu w tym przypadku dobrą odpowiedzią jest odpowiedź D, czyli A jest równe 2. Zadanie 19. Okręgi o promieniach 3 i 4 są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu 4 w punkcie P przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3. Zobacz rysunek. Pole trójkąta, którego wierzchołkami są środki okręgów i punkt styczności P jest równe. 14, 2 pierwiastki z 33, 4 pierwiastki z 33, 12. Taki rysunek podany w zadaniu, w arkuszu. Zaznacz sobie wszystko to, co wiesz. Masz okręgi o promieniach 3 i 4, więc tu masz zaznaczone 3, ale równie dobrze to tu możesz sobie zaznaczyć tę długość 3 i tak samo tu masz zaznaczone 4 i tu możesz sobie zaznaczyć ten promień długości 4. I o ile ta trójka nam tu za bardzo nic nie daje, bo to jest po prostu fragment tego odcinka o 1P, fragment, ale nie wiemy w jakim stosunku się tutaj dzielą, dzieli ten odcinek, żeby policzyć sobie całość tego odcinka tutaj. O tyle ten odcinek długości 4 jest już całym bokiem tego trójkąta. Co więcej, jest to przyprostokątna, ponieważ zawsze że promień poprowadzony do punktu styczności jest prostopadły do tej stycznej. I otrzymujesz trójkąt prostokątny, w którym jedna przyprostokątna ma długość 4, druga przyprostokątna ma jakąś tam długość x, dlatego że tutaj ta trójka nam na nic. Nie wiemy właśnie w jakim stosunku się to dzieli, jak, jaka jest długość tutaj tego odcinka pozostałego, więc oznaczmy sobie całą tą przyprostokątną jako x, przeciwprostokątna ma długość 7, dlatego że te promienie tutaj nam się połączą i dadzą nam jeden odcinek, który będzie właśnie przeciwprostokątną o długości 3 plus 4, a więc 7. Czyli tego x obliczamy sobie stwierdzenia Pitagorasa, x kwadrat plus 4 kwadrat równa się 7 kwadrat, czyli x kwadrat to będzie 49 minus 16, a więc 33, a więc x to będzie pierwiastek z 33, możemy tu sobie wpisać na rysunek. I co nam to daje? No mamy obliczyć pole tego trójkąta, Ponieważ jest to trójkąt prostokątny, to pole tego trójkąta to będzie 1 druga razy przyprostokątna razy druga przyprostokątna, a więc jedna druga razy 4 razy pierwiastek z 33, tu nam się czwórka z dwójką skraca i zostaje nam dwa pierwiastki z 33, czyli mamy odpowiedź B. Zadanie 20. Proste opisane równaniami y równe 2 przez m minus 1x plus m minus 2 oraz y równe mx plus 1 przez m plus 1 są prostopadłe, gdy m jest równe 2, 1, 2, 1 trzecia minus 2. Bardzo klasyczne zadanie. Myślę, że jeżeli przerobiłeś kilka arkuszy maturalnych, to wiesz jak obsługiwać te proste, prostopadłe i równoległe. W tablicach mamy właśnie pod hasłem Para Prostych wzory na prostopadłość i równoległość. Uwaga, są dwie wersje. Dwie proste o równaniach kierunkowych, czyli takich jak tutaj mamy, a więc w postaci Y równa się coś razy x plus coś, ale dalej, jak sobie tam przewrócisz na drugą stronę, to masz też dwie proste o równaniach ogólnych, bo takie zadania też się zdarzają, więc musisz uważać. Tu mamy faktycznie równania kierunkowe, a więc skorzystamy z tych wzorów. Proste mają być prostopadłe, czyli A1 razy A2 jest równe minus 1. Co to jest A1 i A2? To są te współczynniki, które stają przy x a więc dokładnie to, czyli 2 przez m minus 1 to jest jeden z tych współczynników i m to jest drugi ten współczynnik. Zauważ, że tutaj te wyrazy wolne, ten m 1 i 1 przez m plus 1 w ogóle nie będą brały udziału w tym zadaniu. One są tu podane tak dla zmyłki, żebyś miał więcej tych literek i żebyś się bardziej przestraszył. Prosto są prostopadłe, kiedy to, co przy x razy to, co przy x równa się minus 1 i jak rozwiążesz to równanie, to masz gotową odpowiedź. Możesz sobie tu pomóc. Mnożyć przez mianownik, i masz wtedy 2 razy m równa się minus 1 razy ten nawias, czyli 2m równa się minus m plus 1, nie pomyl tu znaków, tu masz minus 1 razy minus 1, czyli plus 1. M na drugą stronę mamy 2m plus m, czyli łącznie 3m równe 1, dzielimy na 3 i mamy m równa się 1 trzecia, a więc mamy tutaj odpowiedź c w tym zadaniu. Zadanie 21. W układzie współrzędnych dane są punkty A o współrzędnych A6 oraz B o współrzędnych 7B. Środkiem odcinka AB jest punkt M o współrzędnych 3,4 wynika stąd, że A jest równe 5B5, A-1B2, A4B10, A-4B-2 mamy coś o środku odcinka, więc otwieramy sobie od razu tablicę na właśnie wzorze na środek odcinka, na współrzędne środka odcinka. Mamy tutaj współrzędne środka odcinka AB, czyli akurat oznaczenia takie jak u nas xA i yA, to będą współrzędne punktu A, xB i yB to oczywiście współrzędne punktu B. I my w tych współrzędnych mamy tutaj pewne luki, bo nie znamy współrzędnej xowej punktu A i współrzędnej Y-owej punktu B, ale za to mamy dokładnie właśnie środek odcinka wyznaczony. Mamy te Współrzędne tego środka odcinka, więc brakuje nam tutaj pewnych liczb, ale mamy wynik, który powinniśmy otrzymać. Czyli dodajesz współrzędne xowe do siebie, a plus 7 dzielisz na 2 i dodajesz współrzędne yowe do siebie, 6 plus b i dzielisz na 2 i wynik ma ci wyjść 3, 4, bo taki jest środek tego odcinka 3, 4. I teraz porównujesz po współrzędnych, czyli pierwsza współrzędna równa się pierwszej współrzędnej i druga współrzędna równa się drugiej współrzędnej, i masz tutaj już proste równania. Mnożysz sobie to razy 2, masz a plus 7 równa się 6, czyli a jest równe minus 1, no bo to będzie 6 odjąć 7, no i tutaj też mnożysz, masz 6 plus b równa się 8, odejmujesz 6 obustronnie i masz, że b równa się 2, a więc otrzymujesz odpowiedź b, a jest równe minus 1 i b jest równe 2. Zadanie 22. Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech P oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy P należy do jakiego przedziału? Trzeba po prostu obliczyć to prawdopodobieństwo i sprawdzić do jakiego przedziału należy ta liczba, która nam wyjdzie. Czyli jak rzucamy trzy razy symetryczną monetą, no to Ilość wszystkich możliwości, czyli moc zbioru Omega, to będzie 2 razy 2, razy 2. Masz 3 rzuty i za każdym razem masz dwie opcje: albo wypadnie orzeł, albo wypadnie reszka. I przy kolejnym rzucie znowu masz tak samo, i przy kolejnym rzucie tak samo, czyli masz za pierwszy rzut dwa za drugi rzut 2 i za trzeci rzut 2, a więc 2 razy 2 razy 2 to będzie 8. Czyli masz wszystkich opcji łącznie 8. Nawet gdybyś miał wszystkie wypisać, to wcale tragedii nie ma, bo jest ich bardzo mało. Ale wystarczy, że wypiszemy sobie te, które nam pasują konkretnie do zadania. P oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów. Dokładnie dwóch orłów, czyli dwa orły i jedna reszka. Czyli możesz to zapisać w taki sposób. Masz dwa orły, jedną reszkę. Albo możesz mieć w innej kolejności, czyli orzeł, reszka, orzeł, po prostu ta reszka wypada w innym momencie, albo możesz zacząć od reszki i potem mieć dwa orły. Jeśli chcesz mieć dwa orły i jedną reszkę, to więcej opcji nie ma, no bo zauważ, że starujesz tylko tą reszką. Ta reszka może być na pierwszym, albo na drugim, albo na trzecim miejscu i innej opcji nie ma. Masz konkretnie ustalone, co ma wypaść, tylko musisz rozróżnić tutaj kolejność. Czyli moc zbioru a to będzie 3, bo tylko trzy opcje nas interesują, czyli prawdopodobieństwo zderzeń, a to będzie 3 przez 8, 3 ósme. no i możesz to sobie w pamięci rozwinąć w ułamek dziesiętny, możesz to wpisać w kalkulator 3 dzielony na 8. Wynik jest taki, w ułamku dziesiętnym to będzie 375 tysięcznych, no i do którego przedziału to należy? Do tego, tak? Tu nie, bo to jest aż do 20. tu masz pomiędzy 20 a 35 setnych, a my mamy 37 setnych i jeszcze trochę, tak? Mamy 375 tysięcznych, czyli to będzie tu w tym przedziale. Jeśli nie potrafisz sobie tych porównać, tych ułamków, bo przeszkadza ci to, że masz inne ilości miejsc po przecinku, to dopisz sobie tu wszędzie na końcu tyle zer, żebyś miał zawsze trzy miejsca po przecinku, czyli będzie nie 0,5 tylko 0,500 i 0,350. Tu byś miał 0,200 i 0,350, no to widzisz, że 375 będzie się mieścić pomiędzy 350 a 500, więc właśnie będzie to odpowiedź C. Zadanie 23. Kąt zwarcia stożka ma miarę 120 stopni, a tworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa ile. No to narysuj sobie stożek, oczywiście kąt rozwarcia to jest ten kąt, który się tu mieści. Jeżeli byś sobie zrobił tu właśnie przekrój, masz taki trójkąt równoramienny, ten przekrój osiowy, no to właśnie ten kąt pomiędzy ramionami to będzie ten kąt rozwarcia stożka. Tworząca stożka, czyli tutaj ten, to ramię tego trójkąta równoramiennego jakby, to będzie 4. I pytają nas o objętość tego stożka. Co potrzebne do objętości? 1 trzecia pi r kwadrat razy h, a więc potrzebujesz długość promienia i potrzebujesz wysokości wysokość tego stożka i masz to obliczyć na podstawie tego kąta rozwarcia i tutaj tej tworzącej. Powstał nam tutaj trójkąt, w którym mamy przeciwprostokątną długości 4 i jeden z kątów ma miarę 60 stopni, dlatego że ta wysokość dzieli nam tu ten kąt rozwarcia na dwa kąty równej miary. Tu masz właśnie trójkąt równoramienny, jako przekrój osiowy, i tu jest wysokość tego trójkąta równoramiennego, która dzieli nam ten kąt pomiędzy ramionami na dwa równe kąty, czyli tu jest 60 i tu jest 60. I masz taki trójkąt o tych charakterystycznych kątach 30, 60, 90, no bo tutaj, żeby dopełnić do 180, musisz mieć 30, a więc możesz się oprzeć o ten trójkąt takie Ewentualnie, jeśli coś ci się myli z tym trójkątem ekierkowym, albo nie lubisz tego stosować, to możesz tu po prostu zastosować trygonometrię, czyli otworzyć sobie tam na, tym, na funkcjach trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym i po prostu zrobić to z trygonometrii, bo to jest fajny kącie, który jest w tej małej tabelce, więc tam wszystkie wartości też znajdziesz. Ale w razie czego ten trójkąt ekierkowy jest bardzo prosty, dlatego że trójkąt 30, 60, 90 to jest po prostu połowa trójkąta równobocznego. Czyli jeśli ja sobie ten bok najkrótszy naprzeciwko kąta 30 stopni oznaczę przez A, no to tutaj mam również A, no bo to przecież mi pada ta wysokość czerwona w połowie. Więc tu mam A i tu mam również A. A więc długość całego boku trójkąta jest 2A, czyli naprzeciwko kąta prostego mam 2A i tutaj też mam 2A. A potem ten czerwony bok obliczam ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego. Mam 2A pierwiastek z 3 przez 2 a więc dwójki mi się skracają zostaje mi po prostu a pierwiastek z trzech i to będzie długość odcinka leżącego naprzeciwko kąta 60 stopni. Czyli w, w razie czego e, trójkąt równoboczny jest opisany w tablicach, są na niego wzory, więc e, możesz sobie tu po prostu pracować jakby na trójkącie równobocznym tak naprawdę, e, bo ten trójkąt ekierkowy jest jego połową. Tylko teraz uwaga, tutaj nie pomyl tych kątów, bo nie, no ja tu tak narysowałam na oko ten e, stożek, e, to, to nie jest kąt 120 stopni, narysowałam tak naprawdę kąt ostry, e, a nie kąt rozwarty, no tak mi się po prostu narysowało, i tylko nie pomyl to nie jest 30, a tu jest 60, to nie jest jakby lustrzane odbicie tego tutaj kolorowego trójkąta, tylko właśnie patrz znowu, co jest naprzeciwko którego kąta. Oczywiście przeciwprostokątna jest zawsze tak samo ustawiona, naprzeciwko kąta 90 stopni i to wiemy, że to jest przeciwprostokątna. I przeciwprostokątna na tym rysunku ma długość 2A, więc ja tu sobie oznaczę, że 4 to jest 2A, czyli w razie czego A jest równe 2. I teraz popatrz naprzeciwko kąta 60 stopni. Leży u nas promień, a naprzeciwko kąta 60 stopni leży odcinek długości A pierwiastek z trzech. Czyli tutaj promień ma długość A pierwiastek z trzech, a więc po prostu dwa pierwiastki z trzech. Pamiętaj, patrzysz co naprzeciwko którego kąta. Naprzeciwko kąta 60 stopni leży odcinek długości A pierwiastek z trzech. No i naprzeciwko kąta 30 stopni leży odcinek długości A. Czyli tu mam ten kąt 30 stopni, czyli tu mam odcinek długości A. A a więc wysokość jest równa A, czyli po prostu wysokość jest równa 2. No i mam już długość promienia, mam długość wysokości. Mogę w takim razie podstawiać do wzoru na objętość stożka. Czyli objętość to będzie 1 trzecia pi r kwadrat, czyli 2 pierwiastki z 3 kwadrat razy wysokość, czyli razy 2, to podnoszę sobie do kwadratu. 2 kwadrat to 4, pierwiastek z 3 kwadrat to 3, czyli mam 1 trzecia pi razy 4, razy 3, razy 2. Trójki mi się skrócą i wychodzi mi tutaj 8 pi, a więc mamy tu odpowiedź d. Zadanie 24. Przekątna podstawy grania stosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości grania stosłupa. Granie Graniastosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawę i jeden wierzchołek drugiej podstawy patrzy rysunek. Płaszczyzna przekroju tworzy z podstawą grania stosłupa kąt alfa o mierze 30 stopni, 45 stopni, 60 stopni, 75 stopni. Nie mamy żadnych konkretnych długości. Musimy tu sobie pooznaczać coś na literkach. Mamy, że przekątna podstawy grania stosłupa jest dwa razy dłuższa od wysokości Wysokość grania stosłupa. Więc zacznijmy od tej wysokości, bo do niej odnosi się jakaś inna długość. Czyli tę wysokość sobie oznaczę jako x. Możesz tu sobie podstawić konkretną liczbę, ale nie ma takiej potrzeby, bo to naprawdę będzie proste i szybkie zadanie i za dużo tych literek tu nie będziesz używał. Czyli tę wysokość grania stosłupa oznacza sobie jako x i oznacza tę wysokość tu z tyłu, żeby od razu wbić się w ten trójkąt, który ma właśnie ten kąt alfa zaznaczony. Mogę oznaczyć oczywiście również i tu, no ale to jakby nijak się ma do tego, co ja mam potem Liczyć. Dlatego zaznaczę tutaj z tyłu te, ta długość wysokości grania stosłupa to jest X. I teraz przekątna podstawy tego grania stosłupa jest dwa razy dłuższa od wysokości grania stosłupa, czyli ta przekątna ma długość. 2x. No i oczywiście pierwsze co, to rzuca nam się w oczy, że tu mam przekątną, prawda? Ale znowu, wejdź w tą przekątną, która ma coś wspólnego z tym trójkątem, z kątem alfa. Czyli weź sobie taką przekątną, no bo przecież skoro masz grania stosu prawidłowy czworokątny, to znaczy, że w podstawie masz kwadrat, to słówko prawidłowe o tym świadczy, że tam będzie niedowolny czworokąt, nie jakiś prostokąt równoległobok, tylko, że tam będzie konkretnie kwadrat, a przekątne w kwadracie są tej samej długości. Tutaj narysowałam drugą przekątną, również zieloną i ona również ma długość 2x i do tego wiesz, że przekątne w kwadracie dzielą się w połowie. Czyli jeśli cała ta zielona przekątna ma długość 2x, to tutaj y, do tego punktu mamy długość x po prostu, tak? Tu masz długość x i tu też masz długość x, czyli łącznie masz 2x. I popatrz, co otrzymaliśmy. Ten trójkąt, który ma właśnie jedną przyprostokątną długości x, drugą przyprostokątną długości x. Wiemy, że tu jest kąt prosty, dlatego, że ten niebieski odcinek jest wysokością, tak? Jest krawędzią boczną grania stosłupa prawidłowego. A, a więc ta krawędź boczna jest prosto padła do dowolnego odcinka zawartego w podstawie, czyli też do tego czerwonego. A więc masz tu kąt prosty, masz tu kąt alfa, czyli otrzymaliśmy trójkąt prostokątny równoramienny, no bo tu masz właśnie równej długości ramiona, a skoro równoramienny to łatwo jest nam policzyć, ile tutaj ma ten kąt stopni, tak? bo po prostu ze 180 wyjmujesz 90 i dzielisz to na dwie równe części, a więc dostaniesz 45 stopni i masz trójkąt 45, 45, 90, a więc miara kąta alfa jest równa 45 stopni. Proste zadanie, jeśli tylko zauważysz i jeśli dobrze sobie pozaznaczysz na rysunku, bo tak jak mówiłam, możesz sobie tę wysokość grań słupa zaznaczyć na przykład tu albo tu, ale to się nijak jak ma do tego trójkąta z kątem alfa i tak, tak samo możesz sobie tą przekątną podstawę zaznaczyć tu i to też inni, jak ma do tego kąta alfa, tak? Czyli musisz zaznaczać te odcinki, które gdzieś będą właśnie bliżej tego, co ty masz w ogóle obliczyć. Zadanie 25. Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych 31, 16, 25, 29, 27x jest równa x przez 2. Mediana tych liczb jest równa 26, 27, 28, 29. No to mamy średnią arytmetyczną liczb, ale jednej liczby nie znamy. No, myślę, że wzór na średnią arytmetyczną to kojarzysz, bo średnią każdy tam umie policzyć, czyli dodajesz po prostu do siebie te wszystkie liczby i dzielisz przez ilość tych liczb. Masz tych liczb 6, czyli dodajesz do siebie to wszystko, co tu jest wypisane. I dzielisz przez 6, bo tyle sztuk tutaj masz tych liczb. I mamy tu napisane, że średnia arytmetyczna tych liczb jest równa x przez 2, czyli średnia arytmetyczna, takim wzorem ją obliczymy, jest równa x przez 2. No i teraz to trzeba uporządkować, wyznaczyć z tego x. czyli tu możemy sobie pododawać 31 plus 16 plus 25 plus 29 plus 27 wychodzi nam 128, resztę przepisałam, czyli mam 128 plus x przez 6 równa się x przez 2. No i zapomnij już o jakby treści tego zadania na chwilę. Pamiętaj, że zanim zaznaczysz odpowiedź, to jeszcze wróć do tej treści i potem zobacz o co pytali w zadaniu. Masz teraz do rozwiązania takie równanie i możesz to sobie zrobić na krzyż po prostu. Czyli masz 6 razy x równa się 2 razy 128 plus x. Przemnażasz, masz tutaj 6x równa się 256 plus 2x. Xy na jedną stronę, dostajesz 4x równa się 256, dzielisz na 4x i masz x równa 64. Ale pamiętaj, że to nie jest odpowiedź w tym zadaniu. Ty dopiero znalazłeś x. a Oni pytają o medianę tych liczb tych tutaj, czyli dopisz sobie to, co wyliczyłeś, masz w takim razie te liczby i na końcu nie x, tylko 64. Pytają nas o medianę tych liczb. Mediana, czyli tak zwana wartość środkowa. Masz w razie czego w tablicach też coś o tej medianie napisane. Jest to troszeczkę tak napisane, żeby postraszyć, może to znaczy to wszystko prawidłowo matematycznie, ale jest to na wzorkach i te wzorki być może właśnie trochę straszą. Ale generalnie mediana to jest bardzo prosta sprawa. Przede wszystkim mediana uporządkowanego w kolejności niemalającej zbioru jakichś tam danych liczbowych. Czyli nie może być wypisane byle jak, tylko masz to napisać od najmniejszego do największego. Jeżeli coś się powtarza, to wypisujesz to tyle razy, ile się powtarza. Ale w kolejności właśnie od najmniejszego do największego. Czyli 16, 25, 27, 29, 31, 64. I teraz jeżeli masz nieparzystą ilość wyrazów, to ten wyraz środkowy ci wyjdzie jako jedna konkretna sztuka i to będzie ta mediana. Natomiast jeżeli masz parzystą ilość wyrazów, to nie wyjdzie ci jeden konkretny środkowy wyraz, tylko na środku zostaną ci dwa wyrazy i wtedy robisz z tego średnią arytmetyczną. Jeżeli masz tych danych bardzo dużo, na przykład 200, no to nie ma co wypisywać wszystkich i patrzeć, kiedy trafisz na środek, tylko lepiej sobie wtedy wyliczyć, który ten wyraz to będzie i czy masz wziąć tylko jeden, czy masz wziąć dwa i faktycznie wtedy można się zastanowić nad tymi wzorami. Ale jeśli Masz tych danych tak mało, to tą medianę wystarczy sobie zrobić tak w bardzo prosty sposób, czyli skreślając te skrajne zewnętrzne liczby, czyli skreślam dwie zewnętrzne, skreślam znowu dwie zewnętrzne, no i skreślam tak długo, aż dojdę do środka, w tym przypadku już mi się udało, bo zostały mi dwie liczby. I te dwie liczby te, to będą właśnie te dwie środkowe i z nich muszę wyciągnąć średnią arytmetyczną. Gdybym została jedna liczba, to to jest właśnie wynik, I zostały mi dwie, a więc biorę z nich średnią arytmetyczną. Czyli 1, 2 razy 27 plus 29, no albo możesz napisać też w ułamku, tak jak i tutaj, obojętnie to wychodzi na to samo, czyli 1, 2 razy 56, a więc 28, czyli mediana tego zestawu liczb wynosi 28. I przechodzimy do zadań otwartych. Zadanie 26 za 2 punkty. W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu 6 kolejnych lat. Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie 6 lat. Otrzymany wynik za do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach. Zadanie no, na początku na obliczenie średniej i tu y, mały haczyk, znaczy to zadanie jest bardzo proste z tą średnią, ale może nas zmylić ta tabelka, bo bardzo często jak mamy dane y, podane w tabelce, to kojarzy nam się to właśnie z sytuacją, kiedy mnożymy jedną przez drugą, plus jedną przez drugą, plus jedną przez drugą, i tak dalej, ale to dotyczy innych y, tabelek. Tutaj masz w tej pierwszej y, linijce masz podane kolejne lata. Równie dobrze tu mogli napisać rocznik 2018, 20. 2019, 2020 i tak dalej. Jakbyś tutaj miał po prostu kolejne lata wypisane, roczniki konkretne, albo miałbyś napisane wiosna, lato, jesień, zima, już słowki, słówkiem miałbyś po prostu wypisane, to wtedy na pewno nie pokusiłbyś się o przemnażanie tego, co jest tutaj, razy to, co jest tutaj. Ta pierwsza linijka mówi nam o pewnym okresie. Możesz sobie właśnie tu poskreślać i żeby cię to nie myliło, napisać wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato. Ja wiem, że to ma się niejako do tego zadania, to co tutaj mówię, ale chodzi o to, że tutaj masz w tej linijce przedstawione po prostu pewne punkty, że w roku numer jeden, w roku numer dwa, w roku numer trzy. I te liczby nie mają żadnego znaczenia dla obliczeń. To jest po prostu sześć jakichś tam okresów, które są nazwane cyferkami równie dobrze mogłyby być nazwane słówkiem. Więc te liczby tutaj niech Cię nie mylą, one nie są do przeliczania, tylko one są do ponumerowania twoich okresów. Tu są tylko i wyłącznie właśnie liczby, które cię interesują, że w roku numer 1 przyrost był 10 cm, w roku numer 2 przyrost jest 10, w roku numer 3 przyrost jest 7 i tak dalej. Czyli my tu liczymy po prostu zwykłą średnią tylko i wyłącznie z tego tutaj zbioru danych. Zwykła średnia arytmetyczna, żadna tam średnia ważona. Średnią ważoną miałbyś wtedy, gdyby na przykład w y, trzech rocznikach z kolei wystąpił przyrost 10, w ośmiu rocznikach z kolei wystąpił przyrost 7 itd. Czyli miałbyś ilość okresów i w każdym z tych okresów występuje przyrost taki. Znowu ilość okresów, w każdym okresie występuje przyrost taki. Tu nie masz ilości okresów. Tylko masz kolejno, jakby numery porządkowe tych okresów. Dlatego te liczby cię tu w ogóle nie interesują. Liczysz zwykłą średnią, a więc dodajesz sobie te wszystkie liczby do siebie, tak jak one tu są, pojedynczo, i dzielisz przez ilość. Masz tych okresów tutaj 6. Czyli dzielisz przez 6, no to dodajemy, wychodzi na 50. Mamy w takim razie 56. Możemy to sobie skrócić, będzie łatwiej wyciągać całości 25 trzecich, a więc będzie to 8 całych i 1 trzecia centymetra. Pamiętaj o jednostkach. Jeśli w zadaniu są jednostki, to ty też te jednostki, Musisz napisać. No i mamy tutaj jeszcze otrzymany wynik zaokrągli do 1 cm. 1 trzecia to jest mniej niż połowa, a więc bliżej nam z tym do 8 niż do 9, tak? Dopiero jakbyś miał 8 i 1 druga, 8,5 by było, to wtedy byś zaokrąglił do 9 cm. Jeśli taka jedna trzecia cię nie przekonuje, to zamień to sobie na ułamek dziesiętny. Będziesz miał 8,33333 trzy, 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 i tak dalej. I wtedy będziesz widział, że jeżeli masz za tą ósemką trójkę. To nie podnosisz do 9, tylko zostawiasz na 8. Czyli zaokrąglenie do 1 cm to będzie 8 cm. I teraz mamy drugą część polecenia. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. I to jest coś, na co nie ma wzorów w tablicach. Na tą średnią arytmetyczną, jak przed chwilą widziałeś tutaj wzorek na średnią, jeszcze był wzór w tablicach, ale na błąd względny i błąd bezwzględny nie ma wzorów w tablicach. To jest proste, jeśli zrozumiesz o co chodzi. Jeżeli oglądałeś inne moje filmiki i trafiłeś na zadanie. z z właśnie z błędem względnym i bezwzględnym, to na pewno trafiłeś też właśnie na taką grafikę, gdzie zawsze tłumaczę, o co chodzi z tym y, błędem względnym i bezwzględnym, y, bo łatwo to jest zrozumieć właśnie na konkretnym przykładzie. Masz zwierzątka, ważysz i pomyliłeś się o 2 kilo. Bez względu na to, czy pomyliłeś się w stosunku do kota, czy w stosunku do konia, pomyliłeś się o 2 kilo. Błąd bezwzględny to jest błąd po prostu y, mówiący o tym, o ile się pomyliłeś. Nie ma znaczenia, kogo ważyłeś, nie ma znaczenia, jak duże to są Liczbę to jest po prostu y, stwierdzenie, o ile jest pomyłka, bądź też o ile jest jakaś zmiana związana z przybliżeniem. I nie ma znaczenia, czy to jest zmiana w dół, czy zmiana w górę w stosunku do tej oryginalnej liczby. To jest ten błąd bezwzględny. Natomiast błąd względny określa nam już, jakim procentem tej konkretnej już liczby jest ta Twoja pomyłka, czy to Twoje zaokrąglenie. Jeśli pomyliłeś się o 2 kilo w stosunku do 4-kilowego kota, to błąd względny jest bardzo duży bo dzielisz tą pomyłkę, to o ile się pomyliłeś przez oryginalną wagę kota i mnożysz przez 100%. Obliczasz po prostu, jakim procentem oryginalnej liczby jest ten błąd bezwzględny, obojętnie czy on był na plus czy na minus. Czyli liczysz błąd bezwzględny przez oryginalna liczba. Ważne jest to, że to jest ta oryginalna liczba, a nie to na przykład przybliżenie albo to, co było z tą pomyłką, i mnożysz razy 100%. Czasami się to razy 100% pomija i zostawia się ten błąd względny w Ułamku. Tutaj akurat my mamy podać go w procentach, czyli mnożysz razy 100% i wychodzi ci, że dla kota pomyliliśmy się o, aż o 50% kota. Bardzo dużo. Natomiast jeżeli przy koniu pomyliliśmy się o 2 kg, no to dzielisz te 2 kg przez oryginalną wagę konia, mnożysz razy 100% i wychodzi ci, że pomyliłeś się zaledwie o 0,4%. Czyli do tego konia to różnicy za bardzo nie ma. Jeden obiadek i waga zmieniona właśnie dokładnie o tyle. Yy, czyli yy, na tym właśnie polega ten błąd bezwzględny i błąd względny. Więc jak to policzyć tutaj w tym zadaniu? Oryginalna liczba to jest 8,13 trzecia. Zaokrąglanie to jest 8, więc błąd bezwzględny to jest po prostu o ile się przesunęliśmy. Zapisuje się to najczęściej w postaci wartości bezwzględnej, bo ona właśnie likwiduje to, czy ty odejmujesz większą od mniejszej, czy mniejszą od większej. Nie ma to znaczenia. Więc odejmujesz od oryginalnej liczby to. Przybliżenie wychodzi Ci, że to jest wartość bezwzględna z jednej trzeciej, a więc jedna trzecia. No po prostu przesunąłeś się o jedną trzecią z tej liczby, żeby otrzymać tę liczbę. I tak jak mówię, przy błędzie bezwzględnym nie ma znaczenia, w którą stronę się przesunąłeś, po prostu przesunąłeś się o jedną trzecią. I teraz ten błąd względny to jest weź ten błąd bezwzględny, tą jedną trzecią, podziel przez bardzo ważne, oryginalną liczbę, nie przez 8, tylko przez oryginalną liczbę, bo dzielisz przez tego oryginalnego kota, żeby zobaczyć, jak duży Duży błąd jest to względem tego kota, który faktycznie istnieje, a nie względem tego, który tobie wyszedł z, z błędu pomiaru, tak? Czyli dzielisz przez oryginalną liczbę i mnożysz razy 100%. I to jak rozplączamy, to już mamy wyliczony ten błąd względny. Czyli tutaj trzeba rozpracować te ułamki. 1 trzecia dzielone na, i to zamieniam na ułamek niewłaściwy, czyli 8 razy 3 to 24, plus 1 to będzie 25 trzecich, razy 100%. Dzielenie na ułamek zamieniamy na mnożenie przez odwrotność. Tu się ładnie skracają trujeczki. 25 i 100 też się nam skróci i wychodzi nam, że to jest po prostu 4%. Czyli nasz błąd względny, w tym tutaj przybliżeniu, to będzie 4%. Zadanie 27 również za dwa punkty. Absolutny klasyk maturalny jest to na absolutnie każdym arkuszu. Rozwiąż nierówność. I mamy tu nierówność kwadratową. Zaczynamy oczywiście od przerzucenia wszystkiego na lewą stronę, żeby to sobie uporządkować i doprowadzić do jak najprostszej postaci i mieć nierówność do zera. Czyli tu mamy minus 3x kwadrat i plus 6x większe od zera. Teraz porządkujemy 2x kwadrat i minus 3x kwadrat to będzie minus x kwadrat, minus 4x i plus 6x to będzie plus 2x większe od zera. I teraz kolejnym krokiem będzie znalezienie miejsc zerowych tego wyrażenia. Tutaj możesz to zrobić za pomocą delty, za pomocą Jakichś swoich sztuczek, tutaj najłatwiej będzie po prostu wyciągnąć x przed nawias albo minus x przed nawias, bo rozbijamy to wtedy na postać iloczynową, z której bardzo łatwo jest od razu wyciągnąć te miejsca zerowe. Przy czym jeśli wyciągasz minus x przed nawias, to pamiętaj, że tutaj w nawiasie nam się zmieni znak. Tutaj z minus x kwadrat wyciągasz minus x, to jest to tak, takie naturalne, że masz minus x razy x, natomiast jeżeli tu wyciągniesz minus x, to tu będziesz mieć minus 2. Pamiętaj, żeby to zrobić powoli, szkoda by się było pomylić i stracić w zasadzie dwa punkty. Bo jeżeli tutaj się pomylisz z tym minusem, to nawet dalej wszystko będziesz miał pewnie dobrze, bo pokażesz te miejsca zerowe z tego twojego błędnie zapisanego wyrażenia, potem naszkicujesz i potem podasz przedział, ale to wszystko będzie miało błędne dane i dostaniesz kompletnie zero punktów. Więc uważaj na te znaki tutaj, bo szkoda tracić punktów na właśnie takich pierdołach. Ewentualnie, jak nie jesteś przekonany i wierzyć, że ci się to myli, to licz deltą będzie trochę dłużej, ale pewnie mniej będzie pomyłek co do znaku. Więc tutaj mamy dwa miejsca zerowe albo minus x jest zerem, albo x minus 2 jest zerem, czyli x będzie zerem lub x będzie dwójką. No i zaznaczamy to na osi liczbowej, oba te miejsca zerowe, i sprawdzamy, w którą stronę są skierowane ramiona. Tutaj masz y, w tej wersji takiej po uporządkowaniu i przemnożeniu, masz minus x kwadrat, czyli przy x kwadrat stoi minus, z liczba ujemna, a więc ramiona będą skierowane w dół. Y, I do tego potem masz y, większe od zera, czyli, czyli masz to wyrażenie kwadratowe, ma przyjmować wartości większe od zera a więc to, co ponad osią nas interesuje, czyli zaznaczamy sobie to bez tych punktów, bo jest tylko większe od zera, czyli te skrajne punkty nas nie interesują, a więc odpowiedź w tym zadaniu to będzie, że x należy od y, zera do 2 przedział obustronnie otwarty. I za to masz dwa punkty. Zawsze jeden punkt jest za wyznaczenie prawidłowe obu miejsc zerowych, czy ile tam akurat tych miejsc zerowych w tym zadaniu jest, i drugi punkt za y, rozpisanie już tego i za wyznaczenie przedziału y, faktycznie, który jest odpowiedzią w tym zadaniu. Zadanie 28, również za dwa punkty. Rozwiąż równanie. To jest również coś, co musisz mieć przećwiczone. Równania no, kwadratowe, bo tu masz równanie kwadratowe, do tego jeszcze dołożony nawias. Czyli najpierw sprawdzają, czy ty potrafisz coś zrobić z taką postacią, gdzie masz właśnie iloczyn. I na pewno nie rób tego, żeby tutaj to poprzemnażać, bo już wtedy z tego nie wyjdziesz. Na poziomie podstawowym nie umiemy rozwiązywać takich równań z wielomianem stopnia trzeciego, gdzie nie da się nic powyciągać przed nawias. Więc tutaj za ciebie wyciągali przed nawias. I ty musisz tu jakby skorzystać z tego, że jest to iloczyn równa się 0. Jeżeli masz tutaj równa się 0, to możesz to rozbić na dwie części, że pierwsza część jest zerem lub druga część jest zerem. No i masz tutaj już dwa proste równania, które traktujesz zupełnie osobno. Tu masz bardzo łatwo, bo tylko przerzucasz sobie czwóreczkę na drugą stronę, czy tam x na drugą stronę i pierwsze rozwiązanie masz, że x1 to będzie czwórka. Piszę x1, bo już będę tutaj zliczać te miejsca zerowe z całego zadania łącznie. Czyli z tego równania mam, że x jest równe 4, no a z tego równania mogę sobie tu deltą po prostu policzyć, czyli obliczamy delta b kwadrat minus 4 razy a i razy c, znowu nie pomyl znaków, bo będziesz mieć źle, czyli tu mamy 4 plus 60, a więc 64, no i delta jest dodatnia, więc mamy dwa miejsca zerowe, tylko tu sobie wpiszę już x2, bo tu dałam x1 z tego pierwszego, to tu będę miała x2 równe minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, uważaj na to aby ono czasem lubi być inne niż Jeden. Jak jest 1, to tak przez 2 można po prostu napisać, ale jak tutaj jest jakaś inna liczba, to pamiętaj, że to jest dwa razy ta liczba, która tu stoi. Tu jest 1, więc jest ok. E, czyli to będzie minus 2, minus 8 na 2, a więc minus 10 na 2, czyli minus 5. No i kolejne miejsce, czyli już trzecie z kolei, e, minus 2 plus pierwiastek z delty przez 2a, a, a więc będzie minus 2 plus 8 na 2, a więc 6 na 2, czyli 3. Nie ma tu żadnej dziedziny, żadnych dodatkowych warunków, więc pamiętaj, żeby na końcu podać taką zbiorczą odpowiedź że x to będzie minus piątka, trójka lub czwórka, ułożyłam to tu w kolejności niemalejącej, ale to już tam taki szczegół powiedzmy, za który Ci punktów nie utną, jeżeli byś ułożył w kolejności tak jak policzyłeś. Zadanie 29, również dwa punkty, e, tym razem dowód z planimetrii. Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Na przyprostokątnych AC i AB tego trójkąta obrano odpowiednio punkty D i G. Na prostokątnej BC wyznaczono punkty E i F, takie, że miara kąta DEC jest równa mierze kąta BGF jest równa 90 stopni. Zobacz rysunek. Wykaż, że trójkąt CDE jest podobny do trójkąta FBG. Rysunek właśnie podany w zadaniu i y, masz trójkąt prostokątny do tego poprowadzili dwa odcinki, które są prostopadłe do którychś boków tego dużego trójkąta prostokątnego. I tutaj w takiej sytuacji, jeżeli w trójkącie prostokątnym prowadzisz jeszcze jakieś odcinki prostopadłe, to zawsze będą trójkąty podobne. Popatrz, tutaj możemy sobie oznaczyć jeden z kątów tego dużego trójkąta, niech on będzie miał e, miarę alfa, ten e, kąt ABC, niech ma miarę alfa. I teraz, co możemy z tym kątem alfa zrobić? Jeżeli weźmiesz pod uwagę cały ten duży trójkąt ABC, C, to oznaczmy sobie jeszcze ten kąt, też w zależności od tego alfa. Możesz tu wpisać beta, oczywiście, ale możesz też trzymać się jak najmniejszej ilości różnych literek, więc tutaj ten kąt to będzie 180 z całego trójkąta, minus te 90, który jest tutaj, i minus ta alfa, czyli generalnie 90 minus alfa, tak? czyli tu ten kąt ma miarę 90 minus alfa. No ale my nie mamy pracować na tym dużym trójkącie, tylko na tych dwóch małych, na tym trójkącie. C, D, E i na trójkącie. FBG. No i tu właśnie masz jeden kąt z tego, z tego małego trójkąta i jeden kąt z tego małego trójkąta. To teraz jak weźmiemy się za ten mały trójkąt, no to mamy tą samą sytuację, co przed chwilą z tym dużym, e, czyli miara tego kąta to będzie znowu 180, bo tyle ma suma miar kątów w całym trójkącie, minus te 90 stąd i minus ta alfa, czyli generalnie 90 minus alfa, proszę bardzo, tutaj możemy wpisać sobie ten kąt. E, no i tutaj teraz w tym trójkącie znowu ta sama. Sama historia, masz e, trójkąt, masz podane dwa kąty, więc trzeci sobie obliczysz. Tylko że tym razem e, mamy 180 minus 90 i minus 90 minus alfa. Pamiętaj, żeby to dać w nawiasie, czyli tu będzie 180 minus 90 minus 90 plus alfa, a więc po prostu alfa, bo tutaj te kąty 180-90 nam się wszystkie skasują, czyli tu mamy po prostu kąt alfa, to nawet tak intuicyjnie widać, że jak masz 90 alfa, to ten trzeci kąt jest 90 minus alfa. No i popatrz, masz już w takim razie z cechy kąt, 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 że te trójkąty są podobne, bo ten trójkąt FBG ma kąty o miarach 90 alfa 90 minus alfa i ten trójkąt CDE również ma kąty o miarach 90 alfa 90 minus alfa, czyli na podstawie cechy kąt, kąt, kąt te trójkąty są podobne. No i zadanie generalnie myślę bardzo proste. Nawet wystarczyłoby coś popaprać po tym rysunku i byłoby zrobione, ale właśnie m, pamiętaj, że w instrukcji z zadań maturalnych zawsze jest napisane, że masz zapisać obliczenia. Więc jeżeli ty masz takie zadanko, że sobie coś tam pokryklałeś po tym rysunku i widzisz rozwiązanie jesteś zadowolony, bo zrobiłeś, to pamiętaj, żeby dopisać jeszcze te obliczenia. To, co robiłeś w głowie, że tutaj sobie napisałeś alfa, a tutaj w takim razie będzie 90 minus alfa, to zapisz Lepiej właśnie takimi obliczeniami jak tu, albo przynajmniej, że właśnie miara kąta GFB jest równa 90 minus alfa, bo w pamięci wykonałeś działania. Ale zapisz to po prostu, żeby były jakiekolwiek obliczenia, bo za brak obliczeń mogą ci zabrać punkty. Tu masz te punkty dwa i wiadomo, że zadanko jest po prostu faktycznie na kątach, na, na rozpisanie sobie tych kątów, więc możesz to zrobić na rysunku, ale lepiej jeśli dopiszesz jeszcze jakieś obliczenia, żeby nikt się nie przyczepił, że ty tylko pokryklałeś po rysunku na którym jeszcze, nie daj Boże, nic nie będzie widać yy, i uznałeś, że zadanie zrobione. Masz tutaj ładnie zapisać jakieś obliczenia. Zadanie 30, również za dwa punkty. Ciąg AN jest określony wzorem AN równe 2N kwadrat plus 2N dla N większego lub równego 1. Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej. No i znowu kolejny klasyk maturalny, czyli zadanie, gdzie masz dowód na jakichś wyrażeniach algebraicznych. Wpletli tutaj do tego jeszcze ciągi. A zadanie za dwa punkty. Musimy sobie tutaj rozpisać trochę z tych ciągów. Mamy wykazać, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu, czyli mamy jakiś jeden wyraz i musimy wyznaczyć jakiś wyraz kolejny. Pamiętaj, że to nie jest zadanie, które możesz zrobić na zasadzie obliczam wyraz pierwszy, obliczam wyraz drugi i pokazuję, że Działa, a potem obliczam wyraz trzeci i czwarty i pokazuję, że działa. Wtedy pokażesz na konkretnych wyrazach, że to działa. Natomiast jeżeli dla ciągu masz pokazać coś ogólnie, że dla całego ciągu to działa, że dla dowolnych jakichś wyrazów to działa, że dla każdych dwóch kolejnych zachodzi pewna własność, to musisz to zrobić na literkach, a nie na konkretnych wyrazach. Czyli mamy jakiś dowolny wyraz i chcemy wziąć jakiś kolejny wyraz. Kolejny, czyli indeks ma być o jeden większy, tak? Gdybyśmy miał wyraz trzeci, to kolejny wyraz to by był wyraz czwarty, czyli po prostu indeks zwiększasz o jeden. Czyli mamy ten nowy indeks i teraz musimy sobie wyznaczyć wzór na ten wyraz n plus pierwszy. I pamiętaj, że jeżeli masz wzór na n ty wyraz, to masz tu jakiś przepis, co z tym n -em masz zrobić, czyli 2 razy n do kwadratu plus 2 razy n i tu masz zrobić to samo, tylko ty nie masz n, a masz n plus 1. Czyli wszędzie w miejsce, gdzie w tym oryginalnym wzorze stał po prostu n, wstawiasz teraz w nawiasie n plus 1 i masz 2n plus 1 kwadrat plus 2n plus 1. I to musisz teraz no, najlepiej uporządkować. Możesz od razu już podstawić to do jakiegoś tam e, działania, które masz wykonać w tym zadaniu ogólnie, ale możesz sobie to też najpierw tutaj uporządkować. Tu mamy wzór skróconego mnożenia, będzie n kwadrat plus 2 razy n razy 1 plus 1 kwadrat i tu mamy ten nawias z tego. E, teraz sobie to przemnożymy tu przez 2, 2n kwadrat plus 4n plus 2 plus 2n plus 2, dodajemy sobie tutaj wszystko, co się da, czyli jest 2n kwadrat plus 6n plus 4 i to jest najprostsza, uporządkowana wersja tego wyrazu a n plus 1. I teraz mamy wykazać, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej, czyli dodajemy do siebie po prostu te dwa wyrazy, a więc dodajemy to, wyraz n i to, ten wyraz n plus pierwszy, który nam tu wyszedł. Czyli mamy 2n kwadrat plus 2n jako ten wyraz n Plus 2n kwadrat plus 6n plus 4. Oczywiście możesz to teraz uporządkować i masz 4n kwadrat plus 8n plus jeszcze 4. Co masz wykazać? Że to, co tu Ci wyszło, jest kwadratem liczby naturalnej, czyli masz zapisać to, że to się równa coś tam do kwadratu i zapewne będzie to oczywiście coś w nawiasie. Powinno ci się to skojarzyć ze wzorami skróconego mnożenia, więc otwórz sobie te wzory i, i na właśnie w, m, taką sytuację, że masz coś w nawiasie do kwadratu, masz dwie wersje, albo to będzie coś z plusem w środku, albo coś z minusem w środku. Nas będzie interesować ta wersja z plusem w środku, ponieważ my tu mamy same plusy. Jeżeli by była wersja z minusem w środku, to musiałbyś mieć jeden wyraz z Minusem, a my mamy wszystkie wyrazy z plusami. Czyli nas interesuje ta wersja, czyli miałoby być a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. To jest właśnie, my mamy tą wersję tutaj, a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. I teraz rozpisz to sobie tak, żeby widzieć, co to jest a, co to jest b, bo ty nie musisz od razu wpaść na to, jak to zwinąć teraz w ten wzorek. Jak umiesz od razu to zwinąć, to super, ale jak nie umiesz, to rozpisz to sobie krok po kroku. Czyli zobacz, tutaj masz b kwadrat i masz napisane 4. Co do kwadratu daje 4? No dwójka, tak? czyli zamiast b kwadrat napisz 2 kwadrat, to ci już będzie łatwiej y, rozpisać ten środek i zobaczyć co ty masz w ogóle w ten nawias tam zwinąć. Tu masz 4n kwadrat i możesz to zamienić na 2n do kwadratu. Pamiętaj, że musisz się zająć osobno tą liczbą i osobno tą liczbą, czyli to będzie 2n do kwadratu i z tej wersji y, widać, że a to będzie 2n i b to będzie 2, tak? Ten środek jest zawsze najgorzej rozpisać, bo tutaj musisz to rozdzielić na iloczyn, gdzie masz 2 razy coś, razy coś innego i musisz wpaść na to, jak to potem porozkładać. Więc zacznij od tych skrajnych, właśnie. Zacznij od tego pierwszego elementu. Zrób tak, żeby to było coś do kwadratu, czyli 2n kwadrat i tego ostatniego elementu, czyli 2 kwadrat. Widzisz, że a to jest 2n, b to jest 2, więc rozpisz to sobie według tego. Tutaj napisz 2 razy a razy b. Czyli masz tak jak było, a tu w środku masz 2 razy a, czyli 2n, i razy b, czyli 2, no i plus b kwadrat, tak? Końcówka też tak jak była. No i teraz widać, jak to właśnie złożyć. Twoje a to jest 2n, twoje b to jest 2, środek się zgadza, bo 2 razy 2n razy 2 to faktycznie jest 8n, a więc zwijasz to we wzorek 2n plus 2 do kwadratu. No i masz już kwadrat. Wartałoby jeszcze dopisać, że tu w środku. Yy, to wyrażenie należy do zbioru liczb naturalnych, jeśli tylko n jest liczbą naturalną, a n jest liczbą naturalną, bo mówimy o ciągach, jest to liczba naturalna większa lub równa 1, czyli faktycznie mamy tutaj udowodnione całe zadanie. Zapisaliśmy to wyrażenie tutaj w postaci kwadratu pewnej liczby naturalnej. Zadanie 31 za dwa punkty skala Richtera służy do określenia siły trzęsień Ziemi. Siła ta opisana jest wzorem R równe logarytm z A przez A0, gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, a 0 równe 10 do minus 4 centymetra jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie Ziemi o sile 6,2 w skali Richtera, oblicz amplitudę trzęsienia Ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa czy mniejsza od 100 cm zadanie bardzo fajne, bo życiowe. Masz bardzo często jakieś informacje o właśnie różnych skalach i fajnie by było rozumieć właśnie o co w tym chodzi i wiedzieć, albo potrafić sobie samemu przeliczyć, żeby sobie wyobrazić, jaka ta skala jest, co, co ona daje i czy to jest duża liczba, czy mała, te 6,2 w skali Richtera. Czyli co tutaj masz? Masz podane, że trzęsienie było 6,2, czyli ten R faktyczny było 6,2, masz jeszcze podane, że A0 to z 10 do minus 4 i masz obliczyć tę amplitudę trzęsienia Ziemi, czyli masz obliczyć właśnie A, A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach no, i masz do tego wzorek, i to co masz, po prostu podstawiasz do tego wzorku. Zamiast R wstawiasz 6,2, zamiast A0 10 do minus czwartej, i wychodzi ci coś takiego. Na razie te jednostki olej. E, potem się nimi zajmiemy i masz z tego w takim razie wyciągnąć A. Wydaje się trudne, bo masz jakiś logarytm, i w środku masz jakiś ułamek, i masz teraz obliczyć, jakie jest to A, ale powoli zacznij od uproszczenia tego do jak najłatwiejszej postaci, żeby cokolwiek można było z tym zrobić. E, możemy zacząć od tego 10 do minus czwartej, bo ten minus to my możemy sobie zamienić na po prostu 10 do czwartej. Pamiętaj, że jeżeli masz potęgę ujemną, to zamieniasz to na odwrotność tej liczby, ale już bez minusa, tak? Potęgę zostawiasz, czyli to będzie 10 do czwartej, razy a. Po prostu licznik zostaje, a tutaj zamiast 1 przez 10 do minus 4, będziesz miał 10 do czwartej. Minus powoduje, że odwracasz to do góry nogami. Czyli już mamy trochę łatwiej, bo nie ma ułamków. No i teraz masz logarytm z jakiejś tam liczby równe 6,2, przy czym ten logarytm nie ma tutaj podstawy. Pamiętaj, że jeżeli nie ma tu podstawy, to jest to logarytm przy podstawie 10. Właśnie możesz to zapisać jako logarytm z x lub nawet lgx. Możesz tak zapisać. Albo też tradycyjnie logarytm przy podstawie 10x, ale właśnie jeżeli tutaj nie ma niczego, to wpisz tu sobie tą dziesiątkę i teraz masz po prostu logarytm do rozplątania. Czyli otwórz sobie wzory na logarytmy. E, tutaj masz właśnie w tej sekcji logarytmy taką definicję tak naprawdę logarytmu, czyli logarytm przy podstawie a z c równa się b wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi B jest równe C. Tu idzie takie kółeczko, a do potęgi b jest równe C. Możesz sobie wypisać, co u ciebie jest a, co b, a co c. a to jest ta podstawa logarytmu. to a z tego wzoru tutaj w, w tablicach, czyli to małe a to jest podstawa logarytmu, a więc u nas a jest równe 10. c to jest liczba logarytmowana, czyli c to u nas będzie to w całości, co w nawiasie, czyli 10 do 4 razy a. No i b to jest ten wynik logarytmowania, czyli logarytm równa się 6,2, a więc więc u nas B to będzie 6,2. Możesz w takim razie napisać, że A do potęgi B jest równe. C, czyli A, a więc 10 do potęgi B, a więc 6,2 jest równe C, a więc 10 do 4 razy A. Według tego wzoru tutaj rozplątujesz to tak, żeby nie było już tego, tego znaczka logarytmu, tylko żeby było jakieś inne równanie. No i teraz masz tutaj już coś łatwiejszego. Masz 10 do potęgi 6,2 równa się 10 do czwartej razy A, czyli dzielisz to przez 10 do czwartej, dzielisz przez no, tę liczbę, która stoi przy tej niewiadomej, którą chcesz Wyznaczyć. I masz w takim razie A jest równe 10 do 6,2 dzielone na 10 do 4. Korzystasz tu z własności potęg, że jeżeli dzielisz dwie potęgi o tych samych podstawach, to odejmujesz od siebie te wykładniki, czyli będzie 10 do potęgi 6,2 minus 4, a więc 10 do potęgi 2,2. ,2. I to będzie wyrażone w centymetrach. Masz to napisane, że A oznacza amplitudę wyrażoną właśnie w centymetrach, więc dopisz tutaj te centymetry, czyli A to jest 10 do potęgi 2,2 cm. Czyli to jest już odpowiedź w tym jednym zadaniu i teraz masz... E, rozstrzygnąć, czy jest ona większa czy mniejsza od 100 cm. No, 100 to jest generalnie 10 do drugiej, więc jeżeli my mamy 10 do coś więcej niż 2, to będzie to na pewno większe niż 10 do 2, a więc większe niż 100 cm. A więc popatrz, to trzęsienie to konkretne w Tajlandii. Możesz sobie doczytać w internecie coś więcej na temat właśnie tego wydarzenia. To trzęsienie miało siłę 6,2 w skali Richtera, czyli amplituda tego trzęsienia to było ponad 100 cm, czyli i całkiem, całkiem sporo, a więc w takim razie taki wynik w skali Richtera możesz odczytać jako naprawdę poważne trzęsienie ziemi. Zadanie 32, już za 4 punkty. Jeden z kątów trójkąta jest 3 razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50 stopni. Oblicz kąty tego trójkąta. Zadanie, moim zdaniem, bardzo, bardzo proste. Trzeba sobie rozpisać i po prostu ułożyć jedno proste równanie. Mam wrażenie, że czasem w szkole podstawowej się tego typu zadanka robi. Dlatego mówię, że proste. Mamy trójkąt zupełnie dowolny i jeden z kątów trójkąta jest 3 razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych. Stałych kątów, czyli jeden kąt oznacza sobie jako alfa, dowolny. Teraz mam y, kąty te dwa pozostałe różnią się o 50 stopni. Zacznę od tych, ponieważ ten, tutaj, jedny, że ten jest trzy razy większy, jest od mniejszego z tych dwóch. Czyli najpierw sobie rozpiszę te dwa, żeby potem ocenić, który jest mniejszy. One się różnią o 50 stopni, więc ten będzie alfa plus 50. No i teraz właśnie ten jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z tych dwóch. No więc wiadomo, że ten alfa będzie mniejszy, bo tu dołożyłam 50, czyli ten trzeci kąt to jest 3 alfa. No i teraz masz prostą zasadę. Znano już na pewno ze szkoły podstawowej, że suma kątów w dowolnym trójkącie jest równa 180, suma kątów wewnętrznych. Czyli masz alfa, plus 3 alfa, plus alfa plus 50 to jest 180, a więc po prostu porządkujesz i rozwiązujesz równanie. 5 alfa plus 50 to jest 180, 50 stopni na drugą stronę, a więc mamy 5 alfa równa się 130, dzielimy na 5, alfa jest równe 26, ale uwaga, polecenie jest oblicz kąty tego trójkąta, czyli masz podać wszystkie kąty. Alfa 26, ale trzeba jeszcze obliczyć alfa plus 50 ten kąt, a więc 26 plus 50, czyli 76. No i 3 alfa, czyli 3 razy 26, a więc 78, i odpowiedź w tym zadaniu to nie jest alfa równa 26, tylko że kąty tego trójkąta mają miar 26 stopni, 76 stopni, 78 stopni. Nie wiem dlaczego to zadanie jest aż na 4 punkty, ale mam nadzieję, że osoby, które to rozwiązywały się ucieszyły, że faktycznie tak proste. Zadanie daje im całkiem sporo procent zadanie 33 za 5 punktów. No i tu dla odmiany. Widać, za co są te punkty. Zadanie ze staro Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS jest trójkąt równoboczny ABC. Wysokość SO tego trójkąta jest równa wysokości jego podstawy. Objętość tego ostrosłupa jest równa 27. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa ABCS oraz cosinus kąta, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa. No to zaczynamy od rysunku ostrosłupa prawidłowy trójkątny, czyli w podstawie jest trójkąt równoboczny nawet to tutaj napisali w poleceniu, tu kąt równoboczny ABC, a więc oznaczamy sobie tutaj, że długości tych krawędzi, podstawy są wszystkie równe A. Wysokość SO jest równa wysokości jego podstawy. Tu mamy wysokość, zaraz tu sobie to też obliczymy. Mamy też dane konkretne, jakąś liczbę, że objętość tego ostrosłupa jest równa 27, czyli objętość dana jest wzorem, masz to w tablicach 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość. Więc mamy taki wzorek, to będzie równe 27. Więc teraz tą podstawę sobie rozpiszmy. I tą wysokość sobie rozpiszmy. W podstawie mamy trójkąt równoboczny, więc pole podstawy to będzie A kwadrat, pierwiastek z 3 przez 4, a więc mamy 1 trzecia razy dokładnie tyle. I razy wysokość tego ostrosłupa i jest napisane właśnie, że wysokość SO jest równa wysokości podstawy, czyli również wysokości tego trójkąta, więc możemy to wziąć właśnie tutaj z tego wzorku. To nie jest wzór na wysokość ostrosłupa absolutnie, ale w tym zadaniu wysokość ostrosłupa ma być taka sama jak wysokość podstawy, a więc możesz sobie tu wpisać zamiast h, a pierwiastek z 3 przez 2, i to się równa 27. I popatrz, tutaj możesz od razu wyliczyć a, ponieważ dostałeś równanie, gdzie tylko a jest niewiadomo. Reszta to są same liczby, czyli mamy tutaj w takim razie w liczniku jest a kwadrat razy a, a więc a do trzeciej i pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli 3, a w mianowniku tutaj zostaje ci trójka, a tu masz jeszcze 4 razy 2, a więc 8, i te trójeczki nam się tu skracają, więc żeby dostać a, to pomnóżmy sobie tutaj obustronnie przez 8 i mamy A do trzeciej równa się 27 razy 8. Możesz to sobie wymnożyć, ale ja to tak zostawię, bo spierwiastkuję to teraz tym pierwiastkiem stopnia trzeciego. te 27 i 8 to są obie takie liczby, które się nam ładnie tu spierwiastkują właśnie tym pierwiastkiem stopnia trzeciego. Więc A to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 27 razy 8. Mogę to rozbić na dwa osobne pierwiastki i policzyć, że pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3 a pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. No, i między tym mnożenie, czyli generalnie A jest równe 6. Mam tu w takim razie już A wyliczone. I co dalej? Mamy obliczyć pole powierzchni bocznej ostrosłupa ABCS. Do pola powierzchni bocznej przyda nam się na pewno wysokość ściany bocznej. Każda ściana boczna jest trójkątem równoramiennym. Każda ściana jest takim samym trójkątem, ponieważ jest to ostrosłup prawidłowy trójkątny. A więc pole powierzchni bocznej to będzie 3 razy pole takiego trójkąta, czyli 3 razy jedna, druga, razy długość krawędzi podstawy i razy wysokość tej ściany bocznej. Czyli no, krawędź podstawy. Już mamy, potrzebujemy obliczyć wysokość tej ściany bocznej. No i tutaj ładnie nam się to domyka do trójkąta prostokątnego. Takich trójkątów zawsze szukaj w tych zadaniach ze stereometrii, ponieważ zawsze właśnie z tych trójkątów prostokątnych bierzemy albo z Pitagorasa albo z trygonometrii te odcinki, które nam są potrzebne. Tutaj nie masz żadnych kątów podanych, czy żadnych jakichś proporcji między tymi bokami, więc trygonometria tu nie wejdzie, tylko Pythagoras. I co wiemy tutaj o tym żółtym odcinku, który tutaj jakby domyka nam właśnie ten trójkąt. Trójkąt, który powstał nam z tej wysokości ostrosłupa, wysokości ściany bocznej i tutaj jeszcze tego odcinka. To jest 1 trzecia długości wysokości tego trójkąta w podstawie, dlatego że w ostrosłupie prawidłowym, trójkątnym spodek wysokości tej czerwonej tutaj, pada nam na punkt przecięcia wysokości. Tego trójkąta równobocznego, a wysokości w tym trójkącie równobocznym tną się w stosunku 2 do 1. Generalnie środkowe w trójkącie przecinają się w dowolnym trójkącie zawsze w stosunku 2 do 1, a w trójkącie równobocznym środkowe pokrywają nam się z wysokościami, dlatego właśnie tutaj jest ta szczególna własność, że wysokości się też tną w stosunku 2 do 1. I tutaj te 2 do 1 jest licząc od wierzchołka, czyli tutaj masz 2 trzecie właśnie od tego wierzchołka B do tego spotka wysokości. Wysokości o i 1 trzecia wysokości tutaj od spotka wysokości aż do y, tutaj krawędzi podstawy. Czyli tu masz 1 trzecią wysokości podstawy, czyli 1 trzecią wysokości trójkąta równobocznego i możemy skorzystać z tego wzoru, żeby to sobie policzyć. No bo przecież y, długość boku tego trójkąta równobocznego już masz, to jest 6. Czyli wysokość podstawy to będzie A pierwiastek z 3 przez 2 według tego wzoru, czyli 6 pierwiastków z 3 przez 2, a więc 3 pierwiastki z 3. I tu uwaga, bo to nam się przyda. Jeszcze do czegoś. Masz napisane, że wysokość S SO tego ostrosłupa jest równa wysokości jego podstawy. Ta czerwona tutaj wysokość jest równa wysokości podstawy, czyli skoro wyliczyliśmy wysokość podstawy, to wyliczyliśmy też wysokość ostrosłupa i jest ona równa trzy pierwiastki z trzech. No i teraz ta jedna trzecia tej wysokości, ten żółty odcineczek tutaj, to będzie jedna trzecia z trzech pierwiastków z trzech. Trójka z trójką się skraca. Zostaje nam, że ten żółty odcineczek ma długość pierwiastek z trzech. Przerysuję to teraz osobno jako ten trójkąt prostokątny, bo czasem na takim rysunku to słabo widać, możesz sobie rysować właśnie dodatkowe takie wycinki tego tutaj. Podpiszę tutaj, co już mamy. Ten żółty odcinek wyliczyliśmy, że to jest pierwiastek z trzech. Ten czerwony to jest właśnie ta wysokość, która jest równa wysokości w podstawie i to jest trzy pierwiastki z trzech. Nie mamy tylko tej długości wysokości ściany bocznej ale to sobie policzymy tu oczywiście z Pitagorasa, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu plus 3 pierwiastki z 3 do kwadratu równa się wysokość boczna do kwadratu, czyli 3 plus... To kwadrat, a więc 9 razy to kwadrat, a więc 3, czyli 3 plus 27 to 30, a więc ta wysokość do kwadratu to jest 30, a więc sama wysokość ściany bocznej to będzie pierwiastek z 30. Tu się nie da nic już powyciągać, więc i tak to niestety musi zostać. No i do tego pola powierzchni bocznej mamy w takim razie wszystko, bo to będzie 3 razy 1, druga razy a, czyli 6 i razy wysokość ściany bocznej, czyli pierwiastek z 30. 1 druga razy 6 to 3, 3 razy 3 to będzie 9 pierwiastków z 30. I to jest odpowiedź właśnie na tę część oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa ABCS. Mamy już w takim razie pole powierzchni bocznej, 3 takie trójkąty, to będzie 9 pierwiastków z 30. No i dalej oraz cosinus kąta, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa. Wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa to będzie tutaj. Ten kąt również zawarty w tym właśnie trójkącie to dokładnie ten, czyli bierzesz dokładnie ten odcinek, który jest opisany, tam wysokość ściany bocznej i jakby rzutujesz ten zielony odcinek na płaszczyznę podstawy, tak jakby z góry świeciła Ci tutaj lampka i ten odcinek, który jest w formie jakiegoś, nie wiem, drutu po prostu rzuca cień na podstawę tu idealnie z góry w zenicie świeci słońce, czy tam postawiłeś tutaj lampkę i właśnie rzuca to cień i tak wygląda ten cień. To jest właśnie kąt nachylenia tego odcinka, o którym mówią do płaszczyzny podstawy, więc tutaj masz ten kąt alfa, no i masz to na trójkącie prostokątnym, gdzie znasz długość wszystkich trzech boków, więc teraz to już jest kwestia tylko rozpracowania tego z tego rysunku kąt alfa to będzie ten analogicznie tutaj do tego kosinus kąta alfa to jest b do c czyli przyprostokątna leżąca przy kącie alfa podzielić przez przeciwprostokątna, zaznaczę to tymi samymi kolorami co i tu żebyś widział dokładnie a więc kosinus tego kąta alfa to będzie u nas pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 30 to nam się tutaj skróci możesz to skrócić po prostu przez pierwiastek z 3 i wtedy u góry zostanie 1 a tu masz pierwiastek z 30 Dzielony na pierwiastek z 3, a więc pierwiastek z 10, no ale tak tego nie zostawiamy. Usuwamy oczywiście niewymierność, czyli mnożymy licznik i przez pierwiastek z 10 i dostajemy, że cosinus kąta alfa to jest pierwiastek z 10 przez 10 i to jest odpowiedź na drugą część tego zadania. A więc mamy tu właśnie zadanie za 5 punktów, w którym już coś tam trzeba było zrobić, ale myślę, że jak na te zadanka, które nieraz się pojawiały w arkuszach maturalnych, to to nie było wcale jakieś bardzo, bardzo trudne. I ostatnie zadanie 34 za 4 punkty. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. Zadanie z prawdopodobieństwa, czyli najpierw musimy sobie troszeczkę obliczeń takich kombinatorycznych zrobić, a potem podstawimy do innego prostego wzoru. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po Jednej liczbie bez zwracania stop. Z tego zrobimy omega, ale musimy to zrobić w dwóch etapach, bo mamy tutaj zbiór wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych i musimy powiedzieć, ile jest tych liczb naturalnych dwucyfrowych, żeby wiedzieć, jak liczny jest zbiór, z którego potem dopiero będziemy losować. Czyli. Pierwsze pytanie, ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych? Możemy to zrobić na kilka sposobów, obliczyć właśnie to. A być może od razu już wiesz i od razu zapiszesz, ile tych liczb jest. Jeżeli nie wiesz, no to mamy liczbę dwucyfrową, a więc dwa miejsca do zapełnienia. Pamiętaj, że jak układasz liczbę naturalną, to na pierwszym miejscu nigdy nie może stać 0, czyli na pierwszym miejscu mamy do wyboru cyfry od 1 do 9, a więc jest 9 opcji do wyboru. Natomiast na drugim miejscu już może stać dowolna cyfra od 0 do 9, a więc jest. 10 opcji do wyboru. Tu nie jest nic napisane o tej liczbie, jaka ona ma być, poza tym, że jest to liczba dwucyfrowa. Nie ma, nie ma tu informacji, że ta liczba ma mieć różne cyfry czy coś. Masz tu napisane, owszem, o jakimś losowaniu bez zwracania, ale to będzie potem. Najpierw ustalamy, to co tutaj jest, to najpierw ustalamy, ile mamy tych liczb dwucyfrowych, czyli jakby ile takich kulek, yy, tak jak w losowaniu totolotka, mamy w urnie i spośród tych kulek będziemy losować. Na razie ustalasz, ile jest tych kulek, a potem dopiero z tych kulek będziesz losował bez zwracania. Czyli teraz masz po prostu wszystkie liczby dwucyfrowe, naturalne, jak leci, a więc będzie to na 9 razy 10 sposobów, czyli 90. Tutaj na 9, bo bez zera, a tutaj absolutnie wszystko już może być łącznie z zerem, a więc 10 cyfr. I tych liczb naturalnych dwucyfrowych jest 90. Myślę, że niektórzy zrobią to też w ten sposób, że skoro mamy liczby od 10 do 99, bo to jest najmniejsza naturalna, Dwucyfrowa, a to jest największa naturalna dwucyfrowa, to niektórzy policzą sobie to tak, że po prostu zrobią tu odejmowanie i wyliczą ile tego jest. Przy czym tu w takim sposobie łatwo jest się pomylić, bo niektórzy zrobią właśnie 99 odjąć 10 i mamy 89 liczb naturalnych dwucyfrowych. No i co teraz, Tu już o 90, to 89 to jest źle. Tak absolutnie nie wolno tego liczyć. Jeżeli chcesz liczyć na zasadzie właśnie, że od 10 do 99 i sobie odejmę, to pamiętaj, że ty z tych 99 pierwszych liczb, bo tu o to chodzi właśnie, że jakby od, z liczb od 1 do 99 odejmujesz. Czyli wyrzucasz, ale nie 10, tylko 9 liczb. Nie wyrzucasz dziesiątki, bo takie działanie 99 minus 10 oznaczałoby, że wyrzucasz pierwszych 10 liczb, a to jest nieprawda, bo ty tą dziesiątą już chcesz mieć, ty wyrzucasz 9 liczb, a więc robisz działanie, jeżeli byś chciał takim sposobem, robisz działanie z 99 liczb, wyrzucasz pierwszych 9, bo dziesiąta już jest ok. Czyli wyrzucasz 9. Nie 10, tylko właśnie o 1 mniej wyrzucasz 9 i dostajesz prawidłowo 90, tak? Mamy tutaj 90 liczb. Taki sposób też jest dobry, ale pamiętaj, żeby tutaj nie zrobić błędu, bo będziesz miał całe zadanie źle. Może dostaniesz jeden punkt za wypisanie mocy zbioru A, ale poza tym całe zadanie będziesz miał źle, jeżeli dasz tutaj 89. Więc na pewno mamy tych liczb naturalnych dwucyfrowych 90, i teraz zabieramy się za losowanie. Teraz masz 90 kuleczek w urnie i losujesz. Z tej urny kolejno dwa razy po jednej kuleczce bez zwracania. Czyli na ile sposobów możesz to zrobić? Za pierwszym razem losujesz spośród 90 kulek, a więc masz na 90 sposobów bez zwracania, więc odkładasz tą kuleczkę obok i potem w urnie masz już 89 kuleczek, a więc możesz wylosować na 89 sposobów. Zatem masz 90 razy 89 i kalkulator pokazuje nam tyle. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30. Tutaj hmm, trzeba się zastanowić, jakie w ogóle pary liczb, bo tutaj zawsze będziesz dostawał parę, e, jakie pary liczb dadzą nam sumę 30. Oczywiście operujemy tylko e, liczbami naturalnymi dwucyfrowymi, czyli właśnie najmniejsze to będzie 10, największa 99. No i przy jakimś wypisywaniu ewentualnym właśnie wszystkich elementów zdarzenia, czy przy. W wymyślaniu, jaki system możemy przyjąć, żeby jak najszybciej zliczyć, nawet nie wypisując wszystkich tych liczb czy wszystkich tych możliwości, musisz przyjąć jakiś system, żeby to sobie um, po prostu jakoś uszeregować, żeby się nie zgubić w tym, żeby nie wymyślać, o to pasuje, tam to pasuje, tylko żeby jechać po kolei i odhaczać, że to mam, to mam, to mam. Czyli no, najmniejszą liczbę możemy wziąć jako pierwszą dziesiątkę i do niej dołożymy dwudziestkę, wtedy suma jest trzydzieści. Teraz kolejna. Liczba tu zwiększmy o 1, będziemy mieć 11, plus 19 daje nam 30. No i tutaj znowu zwiększam o 1, mam 12, 18, potem mam 13, 17, 14, 16. Uwaga, 15, 15 nie ma, dlatego że masz losowanie bez zwracania. A to oznacza, że nie możesz wylosować dwa razy tej samej liczby. Jeśli raz wylosowałeś 15, to tej 15 już w tym zbiorze nie ma, i za drugim razem 15. Nie wylosujesz, możesz wylosować dowolną inną, ale nie piętnastkę. Dlatego już pary 15-15 nie ma. I co teraz? Czy ja mogę odwrócić tu tą kolejność i powiedzieć, że 16-14, czy to będzie to samo co 14-16? Mogę odwrócić tę kolejność, dlatego że losowanie jest bez zwracania, a więc losujesz pierwszą liczbę, odkładasz, a potem losujesz drugą liczbę. I obojętnie, czy ta kolejność jest na coś potrzebna, czy nie, to jakby przez sam fakt, że losujesz po kolei, ty tę kolejność nadajesz. Tutaj też powiedzieliśmy, że wylosowaliśmy pierwszą liczbę na tyle sposobów. I drugą liczbę na tyle sposobów, mimo iż pierwsza, druga nie było nam to potrzebne. Ale losujesz bez zwracania kolejno, więc jakby ta kolejność sama z siebie się nadaje. A więc para 14, 16 to nie jest to samo co para 16, 14. Mimo iż jakby z tej samej sumy daje nam oczywiście ten sam wynik. Tutaj musimy wypisać wszystko w kolejności również odwróconej. Czyli mieliśmy 10, 11, 12, 13, 14 do tego pary. 15 nie, bo nie ma pary do 15, bo nie może być sama ze sobą. Potem mamy 16, 17, 18, 19, 20. No i więcej nie możemy mieć, bo jakbyśmy dali 21, to byśmy musieli do tego dodać 9, a 9 już nie leży w tym zbiorze, bo zbiór jest od 10 do 99. I to są wszystkie możliwości. W takim razie zliczamy, jest ich 10, no i mamy gotowe zadanie. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to będzie moc zbioru A przez moc zbioru omega, czyli 10 przez 8, 10. 10, skreśla nam się tutaj po tym zerze i mamy 1,801. Tutaj nawet w poleceniu było wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego, nieskracalnego, więc musisz koniecznie to zrobić. Jeżeli nie skrócisz tych zer, to ci utknął jeden punkt, bo nie wykonałeś polecenia, które było w zadaniu. Ale nawet jeśli takiego polecenia w zadaniu nie ma, to i tak skróć, jeśli tylko się da, żeby dostać wynik taki jak najładniejszy, jak najprostszy. I to były wszystkie zadania z tej matury, matura CKE z 5 maja 2016 roku. E, poziom podstawowy, zapraszam na inne nasze matury i z CKE i z różnych wydawnictw, spróbnych matur. Zapraszam Cię również na moje kursy, kurs do matury podstawowej. W dwóch częściach jest to ponad 41 godzin nagrań, w których tłumaczę krok po kroku zadanka maturalne, ułożone specjalnie tak, żeby jak najwięcej treści takiej ważnej do matury przekazać. Zapraszam również na mój kurs do matury rozszerzonej. On jest w trzech częściach, tam jest również ponad 42 godziny nagrań. I kurs podstawowy, i kurs rozszerzony zawiera Mnóstwo zadań do samodzielnego rozwiązania. Po obejrzeniu kursu warto te zadanka przerobić. Także masz bardzo dużo lekcji ze mną, w których tłumaczę wszystko bardzo dokładnie, a potem jeszcze dodatkowo zbiór zadań maturalnych do samodzielnego przećwiczenia. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.